Witajcie moi kochani, to jest nasz Hate Park codzienny, nowy tydzień, nowy Hate Park, a dzisiaj historyczny dzień w kanale sportowym, po raz pierwszy na nasz kanał wkracza siatkówka i to od razu za sprawą nikogo innego jak siatkarskiego mistrzostwa, mistrza świata, mistrza Europy, wielokrotnego mistrza Polski, 321 spotkań? Dwa. 322? Tak, tak, wiesz, ale to wytłumaczę jakby państwu, myślę, że większość sympatyków może wie. Ostatnie te 322 spotkanie to było moje pożegnalne, gdzie miałem okazję. Ale się liczy. Tak, no to się liczy, ale nie. Mam 321, dostałem koszulkę symboliczną taką, więc musiałbym sobie mazakiem zmienić na dwójeczkę, nie? U nas, jak dużo będzie porównań o piłkę nożną, bo widzę, że są takie się właśnie pojawiły na Twitterze, gdzie prosiłem o pytania. Piłkarz ledwo jak przebije 100, to jest w ogóle święto. Mamy paru takich, którzy 100 meczów w reprezentacji przebili. U was kto może mieć rekord najwięcej meczów w kadrze? Myślę, że Grucha ma 500 ponad spotkań. Tak mi się wydaje, że przez liczbę lat pomnożyć razy liczbę turniejów, które rozegrał. No, Piotrek był takim złotym dzieckiem piłki siatkowej, można tak powiedzieć, naszej dyscypliny. I bardzo szybko zaczynał, chyba w wieku 16 czy 17 lat już zaczął być w pierwszej reprezentacji. Więc ten dystans do 30 roku tam i dalej, no to tych spotkań się namnożyło. Chyba drugim jest Ryszard Bosek. No to w tamtych czasach to uważam, że generalnie im ciężej było rozegrać taką liczbę spotkań, więc tutaj dla pana Ryszarda jakby wielka czapka i szapoba za to, że tyle spotkań grał w reprezentacji, bo było zdecydowanie mniej turniejów, mniej możliwości do grania, nie? Mamy od razu weryfikację ze studia naszego. 450 meczów Grucha. 450? No, tak, pomyliłem się o te 50, ale, przepraszam. Moi drodzy, chciałem wam powiedzieć, dlaczego Igła, dlatego że oczywiście libero, oczywiście do niedawna prezes klubu, tak, Asseco Resovia Rzeszów, ale też jak popatrzeć na polską siatkówkę, no to jeden z najbardziej medialnych polskich siatkarzy i w ogóle sportowców, i chcę powiedzieć, że ja osobiście też, w ogóle ty wyznaczałeś trendy, tak, igłą szyte, czyli pokazywanie kulisów reprezentacji, dyscypliny, no to i chcę powiedzieć, że ty też zawsze byłeś, ja się co prawda nie zajmowałem siatkówką, ale taki wymarzony sportowiec dla dziennikarza, który zawsze pogada, zawsze coś powie takiego, co można dać do Lidu. Michał, poznałeś mnie trochę później już, wiesz, jak ewoluowałem trochę, ale miałem swego czasu też takie momenty w życiu, że nie udzielałem w ogóle wywiadów. Na długo przykład, to trwało? No, znaczy nie, to niedługo, tylko na przykład w kwestii chwili, jak przegrałem mecz, to uważałem, że dzisiaj nie należy się żadnemu dziennikarzowi wywiad, więc po prostu obracałem się na pięcie i przechodziłem przez strefę bez słowa, ale to był charakter taki, jaki miałem, na przestrzeni czasu się miałeś zmieniłem. Miałeś takich dziennikarzy, tak, którzy jak ci podpadli, to już koniec, tak, był u ciebie skończenie. To było tak, bardzo, bardzo dużą uwagę zwracałem na merytorykę i pytania, jakie zostaną mi zadane, bo nie cierpiałem rozmawiać z redaktorami, którzy zadawali pytanie, wiesz, a jak było? Aha. No i po prostu tego jakby nie trafiłem, więc wiedziałem, że mam swoich ulubionych dziennikarzy, którzy przychodzili i zadawali merytoryczne, fajnie przygotowane pytania, natomiast cały taki, że tak powiem, resztę starałem się trzymać z daleka od siebie, z dystansem. Jak były głupie pytania, to były bardzo głupie odpowiedzi z mojej strony. Bardzo dużo fajnych pytań, mam wrażenie, jest. Od razu zaczynam. Ja się ubrałem na czarno, bo jak to ma być hejt, to ja, wiesz, dzisiaj pogrzebił mnie. Oczywiście widzowie, którzy do nas dodzwonią, proszę bardzo, jeżeli macie powody, to hejtujcie, ale jest bardzo dużo raczej takich ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, na przykład Tomasz Sobieraj. Czy uważasz się za najlepszego polskiego libero w historii? Dlaczego tak lub nie? A Kuba od razu pyta, po co istnieje w ogóle libero w siatkówce? Ty kiedyś powiedziałeś, że prezes Światowej Federacji Siatkarskiej Acosta wręcz pod ciebie skroił tą pozycję. To może zacznijmy od drugiego pytania, tak, czyli po co jest zawodnik libero? Otóż właśnie w roku 97 bodajże zostało wprowadzone pozycja libero, czyli zawodnika, który wchodzi do drugiej linii,
i ma za zadanie utrzymać jak najdłużej piłkę w powietrzu, czyli człowiek o predyspozycjach bardzo dobrych, obrony, zwinny, szybki, który miał zastąpić tak zwanego zawodnika środkowego, który z reguły są bardzo wysocy, mniej może można powiedzieć sprawni. I tutaj, żeby akcję wydłużyć grania, wprowadzono właśnie pozycję libero, co z wolnego tłumaczenia w języku włoskim znaczy wolny, więc ja nie muszę jako zawodnik sygnalizować zmiany sędziemu. Ja po prostu mam inną koszulkę w innym kolorze i mogę się zmieniać swobodnie z zawodnikami, którzy schodzą z drugiej linii właśnie środkowymi albo bądź wyznaczonego przez trenera, którego mogę zastąpić swobodnie na tą akcję. Więc to zostało wprowadzone właśnie dzięki temu, że Ruben Acosta powiedział, że trzeba jednak tą grę w jakiś sposób wydłużyć. Do tej pory mogę tylko i powiedzieć, że dziękuję, no bo człowiek o wzroście siedzącego psa, jak mawiał mój trener Ireneusz Mazur, no nie mógł zajść daleko, w sensie grać na tak wysokim poziomie w reprezentacji. Niestety w pewnym momencie było tak, że jednak ten wzrost był bardzo ważny. W reprezentacji grali najwyżsi chłopcy. Zdecydowanie jakby nabór reprezentantów był kierowany tym, kto jest najwyższy, to go bierzemy do kadry. Nieważne, że się chłop nie umiał ruszać i że się potykał o własne nogi. Najważniejsze było, żeby miał powyżej 2 metrów. Taka była tendencja z racji tego, że Holendrzy wygrali swego czasu Mistrzostwo Olimpijskie, pokonując Włochów w finale. I tam pierwsza szóstka była powyżej 2 metrów. Wszyscy Holendrzy mieli powyżej 2 metrów i wtedy taka była fascynacja, że właśnie trzeba stawiać na wysokich ludzi, więc trochę takich jak my, mniejszych, a równie sprawnych, odstawiano na boczny tor i mówiono raczej, że nie ma tutaj szans. Czy się uważam za najlepszego w historii? Na razie tak. Natomiast wiem, że Paweł Zatorski ma przed sobą jeszcze świetlaną przyszłość, już ma 2 medale Mistrzostw Świata, więc sportowo chyba już mnie wyprzedza i może na dystansie tego, że najdłużej grałem w reprezentacji, to tak, natomiast myślę, że Paweł przed sobą ma jeszcze masę czasu, a jest równie utalentowany i myślę, że mamy z niego ogromną pociechę. To jest fantastyczny libero, najwyższy top światowy. Zresztą na pozycji w ogóle zawodników libero mamy Damiana Wojtaszka, który rywalizuje tutaj o pozycję pierwszego libero w reprezentacji Polski, który zrobił ogromny postęp teraz do przodu. Bardzo ciekawa jest rywalizacja pomiędzy nimi teraz w kontekście, kto pojedzie na Igrzyska Olimpijskie. My rywalizując z Piotrem też o jedno miejsce, no to można byłoby pisać legendę o naszej rywalizacji i myślę, że tutaj będzie tak samo. Niestety Komitet Międzynarodowy, Komitet Olimpijski krzywdzi trochę zawodników w siatkówce z racji tego, że nie rozszerzono do 14 zawodników możliwości jakby zabrania przez trenera takiej drużyny. Jest tylko i wyłącznie 12 zawodników, a zobaczcie Państwo, że już od jakiegoś czasu w każdym turnieju światowym występuje 14, więc normalnie, patrząc naturalnie, tak idąc z biegiem czasu, z automatu powinno być 14 zawodników również na Igrzyskach Olimpijskich. Niestety jest tylko 12, więc ciekawie się zapowiada ta rywalizacja tutaj właśnie w składzie, kto się znajdzie w składzie tutaj Witala Heinena na Igrzyskach Olimpijskich. Zwłaszcza, że rok dłużej potrwa ta rywalizacja zupełnie. No tak niespodziewanie na rok dłużej, no to mają chłopaki szansę tutaj przekonywać trenera, kto będzie w lepszej dyspozycji, więc tutaj ciekawie to się zapowiada, nie tylko jakby na pozycji libero, ale również na innych wielu pozycjach. Powiem tak, trener Vital Heinen będzie miał bardzo duży orzech do zgryzienia, bo jest kilka fajnych kandydatur, a ja z ciekawością pooglądam jeszcze, mam nadzieję już niebawem, ten sezon, który by się nam nowy zacznie i wyłoni nam kolejne, mam nadzieję, gwiazdy i całą 12. Ja mam mnóstwo bardzo ciekawych pytań już wyłuskanych z czatu i z Twittera, ale mamy na linii pierwszego słuchacza. Halo, halo, gościa. Witam serdecznie. Witamy. Kto się do nas dodzwonił? Krzysztof Teśman z Wałbrzycha, notabene z Wałbrzycha. Krzysztofa. Cześć. Cześć Krzychu, cześć Igła, cześć Michał. Cześć. Nie wiem, może tam kiedyś się spotkaliśmy na Podgamsza, może i nie. Słuchaj, Krzychu, mam do ciebie pytanie takie, czy nie wiem, czy jesteś na bieżąco z wałbrzyskim sportem, co to teraz się wyprawia. Pomijając oczywiście pandemię, tak, to co się porobiło. Wałbrzyski sport upadł totalnie, jest tylko koszykówka, Górnik Wałbrzych, siatkarze Chełmca, no powiedzmy Chełmca w cudzysłowie, grają w drugiej lidze, piłkarze Serie A, także nie wiem, może ty byś się odniósł do tego, co się dzieje w tej chwili w wałbrzyskim sporcie.
No, ja powiem tak, że patrząc na przez pryzmat w ogóle sportu zawodowego, musimy powiedzieć o tym, że dzisiaj sport zawodowy to się równa duże pieniądze, tak? I przede wszystkim opiera się o możnego sponsora, który może, że tak powiem, utrzymać całą drużynę. W Wałbrzychu myślę, że była bardzo dobra baza szkoleniowa, co zresztą pokazywało przez wiele lat. Chełmiec wykształcił jako drużyna wielu reprezentantów Polski, nie tylko juniorów, ale i seniorów, między innymi Krzysztof Janczak, który również był w Atlancie na Igrzyskach Olimpijskich, bracia Stelmachowie, to też się wywodzą przecież chłopaki i otarli się jakby o placówkę tutaj w Wałbrzycha. Natomiast no do tego trzeba pewnie konkretnego planu. Ja myślę, że bardzo przychylnie patrzy na rozwój sportu pan prezydent, ale pewnie też ma ograniczone środki, więc tutaj trzeba byłoby się zastanowić właśnie, gdzie pozyskać jakiegoś takiego większego sponsora z kapitałem, który może zainwestować długofalowo. Sport niestety nie da się zbudować z dnia na dzień, nie da się go zbudować w jednym roku, nawet jakbyśmy mieli ogromne pieniądze, nic nie gwarantuje tego, że zbudujemy drużynę na miarę Mistrzostwa Polski czy awansów kolejnych. To trzeba budować bardzo solidnie, powoli, zwracając uwagę przede wszystkim na grupy młodzieżowe i szkolenie młodzieży. I tutaj chyba wydaje mi się, że brakuje nam tej młodzieży, którą zapraszamy i powinniśmy zapraszać na boiskowe parkiety. Tak obserwując, mamy infrastrukturę, której kiedyś nie mieliśmy, ale dzisiaj zaczyna nam brakować tych grup naborowych, tak zwanych tego narybku, z którego możemy wykształcić i wypracować kolejne grupy. Dla porównania powiem, że jak ja zaczynałem swoją karierę sportową i był organizowany nabór do grup młodzieżowych, to przyszło 60 chłopaków, z czego trener musiał odrzucić 40, 20 mogła zostać. Natomiast teraz ledwo niektórzy trenerzy składają 12 i ten niestety taki, można powiedzieć w cudzysłowie, troszkę grubszy musi zostać przyjęty, że tak powiem, do drużyny i trzeba sobie jakoś radzić, żeby zalepić dziurę. Tutaj bardziej widzę ten problem, że tych dzieciaków nam trochę brakuje, nie? No, myślę, że tak. No, z jednej strony wiesz, pieniądze, z drugiej strony infrastruktura, no niby wiesz, hala jest, stadion nie ma. Nie, ośrodek w Wałbrzychu jest przepiękny. Aqua Zdrój jest naprawdę super hala. Brakuje tylko stadionu porządnego zdarzenia, tak? No bo wiesz, no prezydent teraz powiedział, że buduje na miejscu stadionu na ratuszowej basen. Zostaje nam stadion na Nowym Mieście, ale to jest ruina, wiesz sam zresztą. Tak, tak. Jak to wygląda. No nic, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie Wałbrzych. Teraz będzie trudna sytuacja, bo w ogóle samorządy w wyniku tej pandemii i sytuacji ekonomicznej pewnie nie będą przesadzały z dotowaniem sportu, więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, a tymczasem mam tu pytania, no nie chcę powiedzieć, że hej, hejtujące ciebie akurat, ale raczej nastawione, żebyś ty zhejtował, uwaga, kogo? Ha, piłkarzy. Error 404. Jak to jest być siatkarzem, zdobyć mistrzostwo świata i mieć świadomość, że ciągle zarabia się 10 razy mniej od piłkarzy, którzy kopią się po czołach i niczego nie osiągają? To error. Angela tutaj dorzuca. Czy hierarchia dyscyplin nie jest w Polsce postawiona na głowie? Najpopularniejsza jest ta, w której umiemy najmniej i nie mamy żadnych osiągnięć, chyba że indywidualne w zagranicznych klubach. To powiem taką anegdotę, którą miałem okazję kiedyś rozmawiać z brazylijskim przyjmującym, z świetnym facetem. Felipe Fonteles występował w Zaksie Kędzierzyn-Koźle i tam kiedyś mieliśmy okazję tak z nim porozmawiać i pytam się, jak to jest? Mówię, jak to jest? No wygrywacie Igrzyska Olimpijskie za Igrzyskami Olimpijskie, złote medale, to co, jesteście jakby numerem jeden, sportem numerem jeden, skoro macie tyle medali i tak dalej, i tak dalej. No mówię, no jesteśmy sportem numerem jeden. Widzisz, ja mówię, kurczę, w Polsce, no my nie jesteśmy sportem numerem jeden, nie? No on mówi tak, sportem jesteśmy numerem jeden, natomiast futbol to jest religia. Tak odpowiedział i faktycznie my nie patrzymy tutaj przez pryzmat zazdrości czy czegoś takiego, jeżeli chodzi o piłkę nożną.
To musicie, drodzy Państwo, sobie odpowiedzieć, że jest bardzo popularna, tak? Siatkówka nie jest tak popularną dyscypliną na świecie, jak jest piłka nożna. Jeżeli dzisiaj postawimy, załóżmy, Messiego czy Cristiano Ronaldo obok papieża, na całym świecie podejrzewam, że niektórzy mieliby problem z określeniem, kim jest ten facet obok Cristiano czy obok Messiego, tak? Taka jest niestety popularność piłki, co przekłada się na liczbę sponsorów, tak? Jeżeli są sponsorzy, którzy chcą zainwestować duże pieniądze, to automatycznie się to pojawia. Natomiast wydaje mi się, że naszym problemem, jakby tak patrząc przez pryzmat tego wszystkiego, co się dzieje, jest to, że my nie ma u nas transferów, tak? W piłce nożnej de facto sponsor przychodząc może zarobić duże pieniądze. Przez to, że od szkółki, zatrudniając dobrego trenera, wyszkoląc młodego zawodnika, wie, że potencjalnie znajdzie jakiś większy klub, którym może sprzedać go, zarobić na transferze zawodnika X do klubu, załóżmy Y. W siatkówce nie ma tych transferów. Ja już zacząłem kiedyś tam powtarzać, że my powinniśmy zmienić jakby opcję myślenia, żeby przyciągnąć większe pieniądze, żeby stało się to większym i bardziej popularnym sportem, powinniśmy również zrobić możliwość transferowania zawodników w sezonie między klubami. Jeżeli jest zawodnik dobry, jeżeli chce go kupić, nie wiem, dzisiaj zakładamy, że gra w słabszym klubie polskoligowym jakiś dobry zawodnik, który się wybija, a chce go kupić, nie wiem, z Krabbe Chatów, Asseco Rysowia, to w trakcie sezonu powinno być możliwość przetransferowania za x pieniędzy. Zacząć od tych małych pieniędzy, no bo wiadomo, że nie przyjdziemy tutaj i nie powiemy o tym, żeby płacić miliony euro za transfery, tak jak to się dzieje, załóżmy, w piłce nożnej, ale pewnie jest to jakaś droga na to, żeby przyciągnąć sponsorów, którzy będą wiedzieli, że oprócz reklamy będą mogli zarobić, bo jeżeli dzisiaj mamy pana, który, nie wiem, w miejscowości na przykład Kozia Wólka, jest znanym piekarzem i bardzo dobrze mu się powodzi, bo wszyscy jemy bułki, tak. Więc on może zasponsorować sport. Ale po co on ma sponsorować sport, skoro go tam wszyscy znają, tak? No to on da 10 tysięcy złotych na to, bo jest filantropem, bo lubi Kozią Wólkę i chce, żeby Gawieć miejscowa miała jakieś tam pociechę, więc na ten sport da 10 tysięcy. Ale jakby przyszedł prezes i powiedział do niego, słuchaj, dasz 10, wyciągniesz za 3 lata 20 albo 40, ja ci to gwarantuję, bo mamy dobrego trenera, mamy Cyk Szkoleń i tak dalej, i tak dalej. Gwarantuję wam, że ten pan z Koziej Wólki dałby nie 10, a 50, bo by wiedział, że za jakiś czas może wyciągnąć więcej pieniędzy. Myślę, że to jest jakiś tam proces taki długotrwały. To jest strasznie ciekawe, co mówisz, bo zobacz też, jak transfery w piłce nożnej nakręcają zainteresowanie wokół piłki nożnej. No, całe te odyseja transferowa, Cristiano Ronaldo z Realu do Juventusu, przejdzie, nie przejdzie. Ten, tam, wiesz, to poza tym wrażenie robią też te sumy, ale masz rację, to, że jest ten przepływ dużo większy. W tym sporcie, wiesz, oprócz piłki nożnej nie ma takich transferów, nawet koszykówka też nie ma jeszcze takich transferów. Oczywiście za oceanem, biorąc z NBA czy futbolu amerykańskiego, tam są takie transfery, tak? Są przestacowania, załóżmy, zawodników, są zmiany kontraktów i tam są duże pieniądze. Czyli u nas można by się było temu przyjrzeć problemowi faktycznie, co zrobić, żeby zapoczątkować ten ruch, tak? Nie mówię, że dzisiaj od razu Rzym zbudowano i że zaczniemy od dużych pieniędzy, ale ten proces musi kiedyś nastąpić, żeby to się po prostu zadziało, żeby ta dyscyplina zyskała. Ona jest fenomenalna, ona jest piękna, ja ją kocham, natomiast tak jak mówię, no ona nie jest popularna na całym świecie, tak? Jak piłka nożna. To jeszcze tylko zanim kolejny słuchacz to powiedz, bo o tobie się mówiło, może nadal się mówi, że byłeś najlepszym piłkarzem wśród siatkarzy. Nie, absolutnie nie. Absolutnie. Dlaczego? To chyba nie o mnie. Nie, ja znałem, Winiar to po prostu chyba pomylił się i powinien zamiast w piłkę siatkową grać w piłkę nożną. Dawid Murek, którego znam, to po prostu jak go widziałem, jak graliśmy między sobą w piłkę nożną, no to prawa, lewa noga, u niego nie było różnicy i po prostu miał takie huknięcie, że się zastanawiałem. On zresztą występował na początku, jego kariera chyba się toczyła i on orzeł Międzyrzecz, że był jakiś taki klub piłkarski i on tam zaczynał i to było widać u niego po prostu, że nie przeszkadza mu ta piłka. Ja, uwierzcie mi, moi drodzy, dwie lewe nogi, jak wychodziłem grać na podwórko, gdzie miałem te rękawice takie zrobione, ukradłem robotnikowi, wstyd się przyznać, ale wtedy nie miałem skąd wziąć rękawic, tak jak teraz, że idę do sklepu i kupuję, to zdarłem z paletki, wiesz, od ping-ponga te takie, docinałem, zrobiłem sobie taki księżyc Ulo Sporta, bo to wtedy były takie modne. Tak. Mama mi wszyła gumkę, bo miałem za duże i stałem na bramce. Drodzy Państwo, nie byłem gruby, ale
ty na bramkę. Ale muszę ci powiedzieć, że ja to samo też mama mi naszyła z paletki ping-pongowej te takie wypukłe właśnie, żeby było mniejsze tarcie, lepiej łapać drużyny, turniej dzikich drużyn. Dobra, halo, halo, mamy kolejnego. Dobry wieczór. Słuchacza. Witamy Dobry serdecznie. Wieczór. Witam, ja mam pytanie do pana Krzysztofa odnośnie o ten sezon w Rzeszowie. Co tam się stało, co tam nie zagrało, czy to był jakiś błąd dowozu zawodników, czy to był błąd może trenera, czy w przygotowaniu i dlaczego ten sezon wyglądał tak, jak wyglądał? To jest chyba najczęściej zadawane pytanie mi w ostatnich 3 miesiącach, od momentu, kiedy złożyłem jakby rezygnację z stanowiska prezesa Asseco Rysowi. Ja chyba wiem dzisiaj, że tak powiem, co tam nie zagrało. To jest cały proces bardzo złożony. To nie da się tego określić, załóżmy, jednym zdaniem, czy to transfery były nietrafione, nie do końca. Wydaje mi się, że to był cały system przyczynowo-skutkowy. Od początku, jakbyśmy tak popatrzyli, to na to, że zaczęliśmy trochę na wariackich papierach. Zjechali mi na sam koniec, chyba na 7 dni przed rozpoczęciem ligi, zawodnicy, którzy grają w reprezentacjach. Oczywiście wiemy i mierzymy się z tym problemem co roku, że reprezentanci zjeżdżają bardzo późno, czyli nie było tak na dobrą sprawę momentu takiego na zgranie, a później to już fala takiego generalnie jakby nieszczęścia, która nas tam dotknęła. Pierwsze porażki, które wpłynęły bardzo mocno na psychikę naszego zespołu, naszej drużyny. Jakbyś mnie zapytał, czy dzisiaj zrobiłbym te same ruchy transferowe, to odpowiedziałbym ci, że tak, bo ci ludzie na pewno oprócz tego, że zajęli 13. pozycję, dzisiaj zajęliśmy 13. pozycję w lidze, to uważam, że ten zespół miał o wiele większy potencjał sportowy. Nie potrafiliśmy go po prostu wykrzesać i gdzieś przełożyć tego, co potrafili zrobić na treningach, na mecze, żeby to opiewało w naszą dobrą grę. Potencjał było widać w niejednym spotkaniu, chociażby z Warszawą czy z Kędzierzynem, gdzie graliśmy jak równy z równym, ale kiedy przychodziła jakaś większa presja tego, że trzeba wygrać ze słabszym przeciwnikiem, coś nas w jakiś sposób paraliżowało. Ja nie potrafiłem zdiagnozować za bardzo, co to jest. Razem z Piotrem szukaliśmy wspólnie jakiegoś lekarstwa, zatrudniliśmy psychologa, który miał pomóc jakby w ratowaniu drużyny, ale wiem dzisiaj, że budowanie drużyny to jest bardzo długi proces, mozolny proces polegający na budowaniu zaufania i na pewno nie służą wymiany 9, 8, 7 zawodników. Ja się chciałem tego wystrzegać, dlatego chciałem podpisać długofalowe umowy. Miałem inny pomysł w ogóle na kontynuację tej naszej jakby współpracy tutaj, mojej wspólnej z Adamem Góralem, budowaniem jakby Asseco Rysowi, ale nasze wizje jakby się rozeszły, stąd też moja rezygnacja jakby ze stanowiska prezesa Asseco Rysowi. Mhm. Jak można jeszcze jedno pytanie zadać? Proszę bardzo. Jakie jest pana jakby, no co pan myśli, co dalej robić w przyszłości, bo jednak no jakby nie oszukiwać się, nie mówię, że to była pana porażka, tylko ogólnie no porażka całej drużyny, pewnie tak jak pan powiedział, złożyło się na to wiele czynników, ale czy zrazi się pan jakby przed tym bycia prezesem, czy w przyszłości, jeżeli pojawi się taka okazja, to jednak pan z niej skorzysta, albo co by pan ewentualnie preferował w przyszłości, czy w ogóle myślał pan o tym? Ja powiem tak, że ja jakby wiedziałem, kiedy podejmowałem się wyzwania zostania prezesem Asseco Rysowi, ja wiedziałem, z jakim ciężarem wiąże się to stanowisko, bo jest to jeden z najlepszych klubów w historii Polski, myślę, że w Europie. Więc wiedziałem, jakie będzie tutaj ciśnienie ze strony mediów, ze strony kibiców, ze strony całego naszego polskiego środowiska na wynik. Tak? Zawsze tak jest, że Rzeszowie, obojętnie kto by nie grał, to ten zespół musi wygrywać. To jest chyba w jakiś sposób trochę takie przekleństwo dla Asseco Rysowi. Odpowiadając w dalszym ciągu, jakby kontynuując odpowiedź na to pytanie, innego klubu nie zamierzam prowadzić jako prezes, z racji tego, że najbliżej mi było do Rzeszowa i serducho biło mi zawsze tutaj najmocniej. Podejmując się tego wyzwania zostania jakby prezesem Asseco Rysowi, chciałem i myślałem, że dam jakąś receptę na odbudowanie tego klubu, z racji tego, że najbardziej mi na tym klubie zawsze zależało. Spędziłem tam 9 lat swojego życia jako sportowiec, więc do niego mi było tutaj najbliżej, a pomysłów na życie jest zawsze dużo, tutaj jakby się tym nie przejmuję,
Mam swoje plany, jeżeli chodzi o tutaj o sportową jakby stronę i wdrażanie pewnych programów, chociażby szyjemy sport na miarę razem wspólnie z Czarkiem Trybańskim i Marcinem Lijewskim. Wdrażamy program, który ma za zadanie jakby aktywować nie tylko rodziców, ale i dzieciaki, więc fajny program i mam nadzieję, że też się stanie za niedługi czas bardzo rozpoznawalną naszą taką marką, w której będą właśnie w inicjatywie brali i rodzice, i dzieciaki udział. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. W tym temacie jest bardzo dużo zresztą pytań o tą Resowie, ale że Hate Park to tutaj Daniel Salek, przepraszam, pisze tak. Hate Park, więc czy był pan słabym prezesem, czy z obecnymi władzami miasta nie dało się nic zrobić, bo ewidentnie pracują na sukces deweloper. Ja nie znam tam, wiesz, kulisów, więc nie wiem, nie, o co chodzi. To nie jest tak. Ja uważam, że pan prezydent i miasto wspiera w bardzo dużym znaczeniu klub. To nie jest tak, że wspierają mocniej deweloper, czy mocniej Asseco Resowie. Tam miasto ma zawsze swój jakby pogląd na to, jak podzielić odpowiednio pieniądze, bo każdy klub występuje i każdy musi dostać to. Jak jesteś jakby prezydentem miasta, musisz patrzeć na rozwój jako miasta wszystkich dyscyplin sportowych, a nie tylko tych twoich, załóżmy, ulubionych. A więc każdy musi dostać swoją jakąś tam działkę. Natomiast czy byłem słabym prezesem? No wyniki pokazują, że tak. Ja powiem, że nie dźwigać ciężar i brzemię jakby ciężko mi było. Przeżywałem bardzo te porażki naszego zespołu, które były, no bo to nie jest łatwo zasiąść na fotelu, próbując coś zrobić i tak na dobrą sprawę zadawać sobie pytanie, co jest nie tak, tak? No bo skoro jakby byliśmy przygotowani jako klub pod względem, pod każdym jakby względem i finansowym, i organizacyjnym, to jest jeden z najlepszych klubów, tak jak powiedziałem i podkreśliłem, w Europie, jak i nie na świecie, a miałem okazję w kilku być, więc wiem co mówię. Natomiast no tutaj jakby no zawodnicy no nie stanęli na wysokości zadania, tak? I teraz pytanie, czy transfery takie, czy inne pomogłyby nam w znalezieniu się wyżej tabeli, no to dzisiaj już możemy sobie tylko zadawać pytania, a niekoniecznie uzyskać na nie odpowiedzi. Okej. Jest z nami kolejny widz, słuchacz. Halo, halo. Tak, dobry wieczór. Witamy. Dobry wieczór. No więc panie Krzysztofie, dobrze, że po pierwsze siatkówka jest w kanale sportowym. Mam nadzieję, że będzie częściej, bo to dobry, fajny i inteligentny sport, więc fajnie by było, żeby było więcej gości z siatkówki. Ale ja przechodzę do rzeczy. Chciałem zapytać o taką kwestię, bo tu w siatkarskim środowisku, w którym troszeczkę sobie siedzę, kto wie, już poznał po słuchu, to już wie, kto dzwoni, ale chciałem zapytać, bo tutaj mówiono czasami, że to pan wymyślił Giulianiego jako nowego trenera Asseco Resowi. Prawda to czy fałsz? Kogo? Alberto Giuliani, nowy trener Asseco Resowi. Czy to pan go wymyślił, bo takie chodziły pogłoski, że pan jakby namaścił Włocha jakby na trenera po trenerze Gruszce, a pytanie jest takie, czy to prawda, czy nie? Ja powiem tak, na pewno był jednym z kandydatów moich, bo zrobiliśmy research, jeżeli już została podjęta decyzja o tym, że rozstajemy się z Piotrem, że Piotr zrozumiał, że sytuacja jest na tyle poważna, że musimy się z nim rozstać i w takiej szczerej naszej rozmowie w cztery oczy podziękowałem mu za współpracę. To ja już miałem przygotowany oczywiście plan awaryjny. Miałem trzy nazwiska, z którymi prowadziliśmy rozmowę na temat tego, kto mógłby poprowadzić ewentualnie zawodników Asseco Resowi, biorąc pod uwagę, jaki był, załóżmy, kryzys, no to musieliśmy też popatrzeć na osobowości danych trenerów, którzy kandydowali, którzy przychodzili z odpowiednim temperamentem. I tak Giuliani był jednym z trenerów, którego zaproponowałem na stanowisko, które miałby objąć do końca sezonu w Asseco Resowi. Halo, halo? Czy jesteś usatysfakcjonowany odpowiedzią? Chyba już się rozłączył. Już się rozłączył, ale nie wrzucił jakoś specjalnie kija w mrowisko, spodziewałem się. Jak mówię, no dzisiaj wiemy o tym, no tak jak każdy prezes przygotowuje sobie jakiś backup, tak?
od momentu najlepszej sytuacji, czyli bierzesz pod uwagę wszystkie sytuacje najlepsze, które mogą ci się spotkać, ale też wszystkie sytuacje takie negatywne, które mogą cię zaskoczyć, też musisz być na nie przygotowany. Te scenariusze bywają bardzo różne w sporcie, tak jak moja sytuacja pokazała, akurat ten scenariusz, gdzie ja zakładałem jakby walkę w środku tabeli, a może nawet możliwość walki o medale, gdzie bardzo liczyłem na to, że odbudujemy drużynę, tutaj nagle się okazuje, że wiesz, że musisz szukać czegoś, bo się pali grunt pod nogami, tak? Więc stąd też takie dosyć, no, można powiedzieć, drastyczne decyzje, bo ja jestem tego zwolennikiem, żeby budować w oparciu o spokój drużyny, tak? Jak najmniejsza liczba rotacji, jak najmniejsza liczba zmian, stabilizacja składu to jest podstawa do osiągnięcia sukcesu. Jeżeli prześledzimy dzisiaj zespoły, które wygrywają w polskiej lidze od jakiś tam czasu medale, czy patrzymy na Skrę Bełchatów, czy patrzymy na Zaksę Kędzierzyn-Koźle, czy patrzymy chociażby teraz na Jastrzębski Węgiel, to są zespoły, które ten trzon mają, tak? Czyli budują wokół jakiegoś trzonu zawodników. Jeżeli popatrzymy na nasze sukcesy, mówię nasze, czyli Asseco Rysowi, która wygrywała medale Mistrzostw Polski, ten trzon ważny był. Tam były rotacje kilku zawodników, dosłownie dwóch, trzech, kosmetyczne zmiany i to tak wynikające bardziej z tego, że ludzie musieli odchodzić, bo dostawali oferty po prostu zdecydowanie lepsze, gdzie mogli większe pieniądze zarobić i odchodzili od nas po prostu ze łzami w oczach, a nie wymienianie po prostu kompletu zawodników, bo to jest kolejne ogromne ryzyko na to, czy ten skład ze sobą będzie w odpowiedni sposób funkcjonował. Wracamy do twojej kariery zawodniczej. Konrad pyta, dlaczego nigdy nie spróbowałeś gry w jakiejś silnej lidze zagranicznej? Czy nie miałeś ofert? Czy miałeś, ale nie satysfakcjonowały ci, było ci za dobrze w Skrze? To powiem tak, że z jednej strony zawsze chciałem wyjechać do Włoch, bo Włochy uważałem, że to jest taka Mekka, taka liga najsilniejsza według mojej oceny na tamte czasy, gdzie można było się jeszcze dużo nauczyć i chciałem tego spróbować. Natomiast nigdy nie miałem oferty, chociaż później się okazało, że w rozmowie kiedyś z Andreą Gianim, który był trenerem wtedy chyba, nie wiem, Padwy, czy jakiegoś tam zespołu włoskiego, powiedział, czemu nie przyszedłem do niego, do drużyny. Okazało się, że nie dotarła do mnie oferta, nie wiem, czy to po prostu menedżerowi było łatwiej zostawić mnie w Polsce, bo miał, załóżmy, większe pieniądze od mojego kontraktu, bo tam ja bym poszedł nawet, że tak powiem, za darmo grać, tylko i wyłącznie patrząc, nie dla przygody, dla rozwoju, bo ja wiedziałem, ja miał taki charakter, że ja wiedziałem, że jak ja rok pojadę i będę grał nawet, nie wiem, za darmo, to za drugi rok zarobię dwa razy tyle, bo udowodnię swoją wartość sportową i potrzebę, nie wiem, charakterem, po prostu wiedziałem to, że jak już tam wejdę, to po prostu tam zostanę na długo i będę zarabiał dobre pieniądze. Natomiast, no mówię, nigdy ta oferta do mnie nie dotarła, więc nie wiem, czy tutaj zabrakło czegoś, jakiegoś nici porozumienia między mną a menedżerem. No, już później wyleczyłem się z pracy z menedżerami, pracowałem tylko i wyłącznie jakby tutaj sam i sam byłem odpowiedzialny za swoje jakby kontrakty, bo tak jak mówię, po tej sytuacji jakby doszedłem do wniosku, że lepiej sobie chyba sam poradzę. A z innych lig? Wiesz co, z rosyjskiej próbowałem też, natomiast tam były duże ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę obcokrajowców i byłem blisko dwa razy, natomiast na samym końcu jakby już te drużyny podejmowały, że jednak może nie libero, a weźmiemy atakującego, może jakiegoś tam przyjmującego, bo to wiadomo, że jeżeli dwóch tylko obcokrajowców może grać, no to naprawdę już te decyzje musiały zapadać bardzo tak skrupulatnie przemyślane, więc byłem blisko dwa razy, żeby tam się gdzieś znaleźć w tej lidze rosyjskiej, która była równie ciężka i też byłaby takim bardzo dobrym testem dla mnie, natomiast no też tam nie trafiłem i tak zostałem w tej polskiej lidze 9 lat w Rzeszowie, bardzo mi się dobrze tam grało i tak szanowałem to, co miałem i oddawałem tyle, ile miałem od siebie najlepszego, nie? Kolejny słuchacz, halo, halo. Halo. Witamy. Witam was, panowie. Serdecznie cię witam, Krzysiu. Dzień dobry. Ja tak chciałem cofnąć się do przeszłości i spytać się o legendarny wieczór 2005 roku po meczu z Chinami. Co tam się wydarzyło takiego?
Legendarne nasze wyjście. Słuchajcie, no przyszedł. Ile tam było wypite, że tak. Przyszedł Lozano i powiedział, że my czegoś nie możemy i słuchajcie, no wtedy byliśmy młodzi, gniewni, mieliśmy takie, a nie inne charaktery, nie będzie nam tu jakiś mały podskakiwał, chcieliśmy mu pokazać miejsce w szeregu, natomiast no to on nam pokazał to miejsce w szeregu, tak jakby. Aha. Ja dzisiaj wiem z perspektywy czasu, że to był duży błąd, natomiast dało nam to przede wszystkim chyba taką dobrą szkołę życia, no bo je ustawiło i spozycjonowało cały polski sport w sensie siatkarski chyba na kolejne lata. Pokazało, że to już idzie w stronę mega dużego profesjonalizmu. Myśmy nie byli chyba wtedy tego świadomi jeszcze, tak? Tej pełnej, stuprocentowej takiej profesjonalnego podejścia do sportu. Dla nas to było jeszcze w większości chłopaków młodych zabawa. A tutaj przyszedł facet, który od nas zaczął wymagać, pokazał, że nie ma tutaj świętych krów, że tutaj na jego zasadach będzie to wszystko wyglądało, to będzie się odbywało i jakby no, decyzje, które podjął, jeżeli by podjął inną decyzję, myślę, że to byłaby bardzo, bardzo zła decyzja z jego strony, natomiast postawił mocno, no, wyrzucając tak, że tak powiem, no, liderów na tamte czasy, nie? I chyba, że wydaje mi się, że dobrze zrobił, nie? Tak z perspektywy czasu. Czy nie powiesz, że było warto, patrząc na ten wieczór, tak? Jak w memach i wiesz tam. Wiesz, no, czy było warto, to nie wiem. No, dzisiaj jakby młodzież ma inne zajęcia, myśmy mieli inne zajęcia, no. Mhm. I jeszcze chciałem takie dwa szybkie pytania. Czy trener Prygiel to obecnie najlepszy polski trener według ciebie? Prygiel? Tak. Ja ciężko mi oceniać, bo ja z tymi chłopakami, że tak powiem, grałem i jest kilku fajnych szkoleniowców polskich. Myślę, że tu Kuba Bednaruk, Prygiel, Andrzeja Kowala nie można ominąć, Sordyla. To są trenerzy, którzy gdzieś tam na pewno mają swoje tutaj już doświadczenie, które zbierają. Jest Michał Mieszko-Gogol, który objął skrę Bełchatów i który sobie znakomicie radzi. Ja uważam, że nasi trenerzy zaczynają się bardzo dobrze kształcić, idą w dobrym kierunku, korzystając jakby z rad i z doświadczenia trenerów bardziej utytułowanych. I wypracowują własny model pracy i to jest dobry kierunek, bo my niedługo doczekamy się bardzo fajnych trenerów. Michał Mieszko-Gogol, który jest jakby no asystentem tutaj Witala Heinena, ma już bogate doświadczenie nie tylko właśnie w pracy z Witalem, ale i z poprzednikami, gdzie również był w roli statystyka czy asystenta. Większość z chłopaków jeździ, tak jak mówię, podpatrywać i czytać warsztat innych trenerów, więc ta szkoła polskiego trenerstwa zaczyna nam się rozrastać. Ja jestem tutaj mocno za tym i kibicuję przede wszystkim polskim trenerom, stąd też była taka nasza jakby rozmowa z właścicielem, panem Adamem Góralem, o zatrudnieniu Piotra Gruszki, tak? Rozmawialiśmy na początku z Witalem Heinenem, czy nie chciałby poprowadzić Asseco Rysowi. Po odmowie jakby Witala Heinena zaczęliśmy się zastanawiać, kogo następnego wybrać, jeżeli chodzi tutaj o szkoleniowca, i doszliśmy do wniosku, że fajnie by było dać szansę młodemu perspektywicznemu trenerowi. I za takiego uważaliśmy Piotra Gruszkę, który może w konsekwencji jakby działania, czyli wygrywania kolejnych medali razem z zespołem, no również aspirować do funkcji pierwszego trenera reprezentacji. Aha. No i takie jeszcze jedno pytanko mam dotyczące pewnego zawodnika. Co sądzisz o technice odbicia Piotra Nowakowskiego? Bo on zawsze jak odbija palcami, to tak wygląda, jakby trzymał je w maśle. Słuchaj, zadzwonię dzisiaj do Piotra i powiem mu, że powiedziałeś, że jakby odbijał w maśle. No, ja powiem tak, może odbijać nawet jak w maśle, natomiast jak spojrzysz na CV, jakie ma Piotrek, liczbę zdobytych medali i jakby jak bardzo utytułowanym jest graczem, to niech odbija dalej tymi palcami jak w maśle i niech zdobywa te medale dla Polski, tak? Piotr chyba jest w tym momencie wychodzi na czoło, jeżeli chodzi o lidera liczby zdobytych medali i czapka z głowy, bo ja pamiętam Piotrka jeszcze jak był młodym chłopakiem, który dopiero wchodził do reprezentacji i się śmiałem z niego, bo chłop miał swój wentyl i powiedział, że się nie zajedzie i że praca to jest wtedy, kiedy on będzie chciał,
a nie wtedy, kiedy trenerzy chcą, a dzisiaj mamy oblicze Piotra Nowakowskiego, który jest, no, może nie należy do tytanów pracy, ale do jednych z najlepszych środkowych na świecie, tak? I Piotr zawsze to podkreślał, także czy odbicie w maśle, ważne, żeby piłka leciała, wiesz, w jedno miejsce. To kiedyś mi powiedział taki trener, nazywał się Andrea Anastazji, jak przyszedłem do niego i zapytałem się trenerze, a jaką by trener preferował u mnie technikę odbicia? Przodem, bokiem, bo są różne techniki, odstawno-dostawnym. A on powiedział tak, igła, gówno mnie obchodzi, piłka, jak ty odbijesz, ma być po prostu przy siatce. Dziękuję. No, to na koniec. Także cel uświęca środki. Dziękujemy ci bardzo. Na koniec chciałem pozdrowić mi dwie zaprzyjaźnione konwersacje grupowe na Facebooku dotyczące siatkówki i skejtować cały Twitter siatkówka, gdyż po prostu brak im luzu i dystansu. Trzymajcie się. Dziękujemy. Bardzo fajne pytania. Pytanie z czatu. Jacek Stopa. Cofamy się jeszcze głębiej niż ten 2005 rok. Pozdrówki z Jastrzębia. Jak możesz, opowiedz o dawnych meczach na starych halach, na przykład Kurniku w Jastrzębiu albo hali Polonia. Dzięki. Hej. O, słuchajcie, no to były mecze takie, które no zostają w pamięci. Kurnik w Jastrzębiu. Dlaczego tak się nazywało? Hala wąska, gdzie ciężko było złapać niektórym zawodnikom rozbieg, ale z kolei wysoka, więc ta perspektywa dla siatkarzy, którzy przyjeżdżali i byli zupełnie z innego świata, była bardzo ciężka, tak? Do tego dochodziły w pewnym momencie reklamy. Jastrzębski wtedy miał zielono-żółto, więc te reklamy zamieszczone za zagrywającym praktycznie powodowały, że zlewała się piłka. I tutaj taka śmieszna historia związana z jednym z najlepszych w ogóle przyjmujących, jakimkolwiek miałem przyjemność grać, Krzysztof Stelmach. Krzysztof Stelmach, mega facet, który od przyjęcia wiedział po prostu wszystko, od niego czerpałem dłonią, ręką, czym po prostu tylko mogłem, patrząc na niego, chciałem po prostu być taki jak on. Ostoja przyjęcia. Przyjechał do Jastrzębia i stoi i mówi tak, igła, ja nic nie widzę. Ja mówię, witaj u nas w polskiej rzeczywistości. Okazało się, że faktycznie grając w Bełchatowie pojechaliśmy do Jastrzębskiego Węgla i tam się okazało, że Krzysztof nie dał rady. Po prostu ta sala była tak specyficzna, że zanim się przyzwyczaił, to już go po prostu trener posadził na ławkę, bo go ustrzelili właśnie zagrywką. No i fenomenalny doping. Tam była taka ściana wylana w ogóle kibiców, którzy mieli świetną orkiestrę. Oni dzisiaj dalej kontynuują swoją pracę i wspierają mocno Jastrzębski Węgiel tam z tyłu, natomiast ten klimat tam był niepowtarzalny, bo to się odbijało od tej lewej strony, gdzie nie było w ogóle kibiców, więc tam tych decybeli było bardzo dużo. W Kędzierzynie na starej sali, tam gdzie ona była zrobiona z kina, tam też był fenomenalny klimat, gdzie podrzucając piłkę na zagrywkę, nie wiedziałeś, czy ta piłka do ciebie trafi, bo mogli kibice ją złapać i sobie zrobić numer, że ty po prostu czekasz na piłkę, a oni na balkonie sobie tą piłkę już trzymali. A ja pamiętam świetnie, jak w pierwszym rzędzie siedziała taka pani i miała takie pokrywki z garnkami, ona tak waliła, tak ja, no człowieku, to były po prostu czasy takie, nie było urządzeń takich profesjonalnych do kibicowania, więc ludzie używali wszystkiego, co po prostu robiło jakiś wielki hałas, a myślę, że poziom decybeli porównując do Jastrzębia był bardzo zbliżony. No i oczywiście kibole AZS-u, no, z którymi trzymałem sztamę i tam się świetnie grało dla nich. Po prostu kochałem dla nich grać. No, odchodziłem to z AZS-u, to później była tam taka ciekawa historia. Myślę, że tutaj Michał za chwilę... No właśnie, bo gdzieś tu było pytanie... Doszukaliśmy się jednego takiego pytania. El Kostek. Jak się czułeś, gdy zostałeś obrzucony w Częstochowie monetami po odejściu do Bełchatowa? Za słowa nie ma sianka, nie ma granka. Czy gorąca atmosfera w hali Polonia powodowała, że trudniej się grało przeciwko AZS-owi? Tak, to odpowiem, że na pewno trudniej się grało, to było niesamowite wsparcie, ten doping niósł niejednokrotnie nas to zwycięstwa, natomiast powiem tak, zadam pytanie może panie redaktorze, czy pan redaktor wykonywałby swoją pracę, jakby panu nie płacili pieniądze? W ogóle nie płacili? No, na przykład spotyka się pan, nie wiem, pana księgowa, która powinna panu wypłacić pieniądze na święta, nie ma pan tych pieniędzy i pan chodzi po sklepie, ma 100 zł w kieszeni, a ona ma wypchany koszyk i udaje, że ten. No to generalnie tak było w pewnym momencie też w Częstochowie.
Trzymaliśmy się wszyscy razem, wspólnie z chłopakami, więc wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja, ale nie odpuszczaliśmy jakby grania. Ja dostałem wtedy ofertę z Bełchatowa i tak przez pół żartem, pół serio rzuciłem faktycznie taki tekst, który tutaj zacytowałeś, że nie ma sianka, nie ma granka. I niejednokrotnie później spotykałem się z kibicami i tłumaczyłem im, mówię, kurczę, chłopaki, to nie jest tak, że my żyjemy tutaj po prostu, no bo kasa to jest dla nas jakby... Że żyjecie powietrzem. Jest, utrzymujemy tak, nasze rodziny, żyjemy z tego i musicie to zrozumieć, że to jest też nasza praca. No nie potrafili to do końca zrozumieć i to taka fajna właśnie anegdota była z tym, jak siedzę na tym pierwszym meczu na rozgrzewce, oczywiście fala hejtu się wylewa tam z trybun, Ignaczak, ty taki, owaki, śmaki, no nie będę tutaj cytował, bo nie ma tego pikacza, więc wylewa się taka fala hejtu, zaczyna się mecz i leci nagle taki worek, no że sprawny byłem, no to się usunąłem i dobrze, całe szczęście, że akurat przyleciało koło Radka Wnuka wtedy środkowego, który występował w Bełchatowskiej Skrze razem ze mną. No i ten worek tak się rozsypał i rozsypały się te wszystkie grosze. No pozbierałem tyle, ile mogłem, tak? Bo każda kasa się liczy, ale to było takie dosyć dla mnie przykre, no bo zrobiło mi się przykro z racji tego, że nie zrozumieli jakby tego, że z ironią mówiłem, nie ma sianka, nie ma granka, a jeszcze była taka przykra sytuacja, gdzie wszyscy mieli takie kartki, ja wtedy grałem z siódemką w Bełchatowie i tak było, że siódemka mniejsze niż zero, co było jakby zaprzeczeniem równania matematycznego i oni tak trzymali i tak na te 3000 ludzi tam zgromadzonych tak znalazłem sobie jednego takiego człowieka, z którym znalazłem taką nić porozumienia wzrokiem i tak patrząc na niego, taki starszy pan już miał tak parę dziesiąt, myślę, że ponad 60 lat, tak siedział tak spokojnie, patrzył tak na mnie, no i mówię, kurczę, no jeden facet chyba mnie zrozumiał, nie? I wyobraź sobie, że on taką karteczkę bierze i tak. Judasz. Słuchajcie, łzy mi prawie poleciały do oczu, było przykro mi, ale zagrałem wtedy fenomenalne spotkanie, żeby pokazać im, jak bardzo szanuję ich za to, że grałem tam kiedyś, że występowałem, że zacząłem swoją karierę jakby sportową tam i pierwsze moje sukcesy, bo trzykrotnie wygrywaliśmy, dochodziliśmy do finału i tam przegrywaliśmy niestety z Mostu Stalem, który wiódł prym, bo tam grała praktycznie cała reprezentacja Polski, więc chciałem im pokazać po prostu z szacunku, że dziękuję im za to wszystko i grałem naprawdę świetnie. Ale tu przed programem mówiłeś, że nawet grając w Bełchatowie mieszkałeś w Częstochowie, nie spotykało cię z tego? Nie wyniosłem się, tak. Ja mieszkałem w Częstochowie z racji tego, że kupiliśmy tam mieszkanie i ciężko nam było się przeprowadzać, bardzo bliska odległość powodowała to, że mogliśmy bardzo szybko się przemieszczać, mamy tam tą szybką trasę z Częstochowy do Bełchatowa, więc nas była czwórka, mieliśmy autka i sobie po prostu jeździliśmy. Mieliśmy wynajęte jedno mieszkanie, gdzie jak trzeba było zostać, wracaliśmy jakoś nocami albo trzeba było zostać, bo są dwa treningi czy coś takiego, to po prostu mieliśmy tam ten apartament taki wynajęty dla siebie. Każdy z nas miał swój pokoik, mieszkało nas czwórka, także mieliśmy na zmianę, kto sprząta kibel, kto nie, a kto gotuje, a kto nie. No takim podział obowiązku jak w prawdziwej rodzinie. Chyba wtedy ja mieszkałem z Krzyśkiem Stelmachem, z Piotrem Gruszką i Andrzejem Stelmachem. Mieliśmy taką czwóreczkę. No i całkiem fajnie nam się tam żyło. Mhm. Czy jest z nami kolejny słuchacz? Przepraszam, przetrzymałem kogoś, ale to były ciekawe opowieści. Nie, spokojnie. Ja tylko, pan mówił, że się nie pożegnałem. No nie pożegnałem się, bo się odcięło, no ale to nieistotne. Witamy ponownie w takim razie. Do pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, kto decydował o zatrudnieniu Zbigniewa Bartmana? No. Tylko szczerze, no pytanie, kto... Aha, to jest pytanie, dobra. No słuchajcie, no jakby odpowiedzialny za transfery w Asseco Rysowi jest prezes i trener, więc my byliśmy odpowiedzialni za to, żeby zatrudnić Zbyszka Bartmana, czyli ja i Piotr Gruszka. Czyli to była wasza wspólna decyzja na podstawie wideo Ligi Argentyńskiej, czy opinii o Zbyszku, czy jaki był powód? O, tak, myśmy mieli przeanalizowanych wszystkich zawodników, których żeśmy oglądali, których żeśmy zakontraktowali. Mieliśmy im, przynajmniej była za czasów moich jeszcze osoba skauta, który miał obraz wszystkiego, jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczby, cyfry, statystyki. Także tutaj mieliśmy
pełen obraz tego, jak Zbyszek wygląda w lidze argentyńskiej, jak gra, jak prowadzi, właśnie jak prowadzi się w tych statystykach. Tak samo z każdym innym graczem poszczególnym, którego żeśmy oceniali, czy Maryszalem, czy Hogiem, czy Rousseau, to wszyscy jakby byli prześwietleni od A do Z ostatnie dwa sezony, jak występowali, jak grali, jak wyglądały ich statystyki. To jeszcze jedno pytanie na koniec, bo ma być dynamika dyskusji, to będzie dynamika dyskusji. I z tym pytaniem panów zostawiam. Pytanie jest proste. Podczas sezonu ligowego, podczas jednego pamiętnego meczu, zszedł pan po kolejnym secie do swoich zawodników. Dodać im otuchy. Tak, w tym sezonie zszedł pan do zawodników i do nich porozmawiał. I pytanie, o czym była ta rozmowa, bo pewnie teraz już może pan ujawnić. A po drugie, czy ta rozmowa według pana była, nie wiem jak to powiedzieć, czy czuł pan, że ta rozmowa miała obudzić Resowie w tym meczu i na te kolejne mecze, które przychodziły, czy to była taka rozmowa, efekt jakby tego, że czuł pan, że coś nie gra i trzeba jako prezes zareagować? Ja powiem tak, że generalnie poczułem taki zew krwi, że muszę im powiedzieć to, co myślę akurat w danym momencie, a myślałem to, że dla nas najważniejsze jest nie to, że stracili dwa punkty, ale są jeszcze dwa punkty do tego, żeby wygrać. Tam przegrywaliśmy 2-0, natomiast ja liczyłem na to, że po prostu się obudzą i będą walczyć nawet 3-2, żebyśmy wygrali to spotkanie, bo to było jeszcze w takim momencie, gdzie ważyły się losy tego, czy zagramy w playoffach, czy nie. Każdy punkt był na wagę złota i to chciałem im przekazać, że dzisiaj nieważne dla mnie są te dwa sety, które przegrali, żeby o tym zapomnieli, żeby na kolejne trzy wyszli i zrobili wszystko, żeby te dwa punkty zostawić w Rzeszowie. Czy dziś z tą wiedzą, którą pan ma w tej chwili, zrobiłby pan to samo? No nie, no bo przecież tego seta chyba dostali tam 17 chyba do 1 czy coś takiego. Nie wiem, czy to właśnie reakcja była na moje słowa, czy nie. Natomiast dzisiaj absolutnie chyba bym tego nie zrobił, mając świadomość tego, że ten set wyglądał tak, a nie inaczej po tym, jak zszedłem tam na dół, bo może by się akurat odbudowali sami, natomiast mówię, no nie, to było, ja chciałem to zrobić, żeby to było z mojej strony dla nich wsparcie, a nie żeby odbierali to w jakiś sposób zupełnie inny, czy zrobili to po złości, to trzeba już zapytać samych zainteresowanych. Okej, okay. To teraz jeszcze tylko pytanie, czy tam atmosferę czuł pan, że jest zła, czy po prostu jakby pan, nie wiem, patrząc na te mecze, czuł, że tam atmosfera jest dobra, tylko czegoś brakuje, tego czegoś nieokreślonego, czy po prostu, no nie wiem, myśleliście, że ten skład zrobi dobry wynik, bo to był papierowo super skład, żeby zrobić coś, a okazało się, że nic nie zrobił. Ma pan jeszcze jakąś diagnozę tego? Ja powiem ci tak, polecam książkę Patrick Lencioni i 5 dysfunkcji pracy w zespole. To jest książka, która stała się moją Biblią. Od momentu, kiedy zacząłem ją czytać, jakby zacząłem otwierać sobie jakby oczy i mój światopogląd na to, co jest potrzebne tak na dobrą sprawę w budowaniu zwycięskich zespołów. I tam jednym z podstawowych takich elementów jest zaufanie. Ciągłe zmiany i rotacje zawodników powodują to, że ci zawodnicy się docierają i ten czas tego docierania można skracać, albo on się po prostu automatycznie sam skraca, albo jest ten proces długi. Z racji tego, że nowe osoby będą zawsze ze sobą na etapie pewnego koleżeństwa, tak? Czyli nie będą mieć tej wymagalności, o której tutaj dzisiaj mówimy. My ten proces wiedzieliśmy, że trzeba skrócić, natomiast nam się tego procesu nie udało skrócić, co spowodowało jakby wtargnięciem w szeregi drużyny takich wątpliwości, czy oni potrafią sami grać w siatkówkę. W pewnym momencie ja już odnosiłem takie wrażenie, że nasza drużyna po prostu bała się tak jakby wychodzić na boisko, żeby zostać ocenioną w jakiś sposób przez kibiców i przez media. Zaczęli sobie zadawać pytanie, co będzie gdy. Nie myśleli o tym, żeby grać i wykonywać to, co potrafią robić najlepiej, a zaczęli po prostu myśleć, co jest dużym błędem. I myśmy próbowali z Piotrem wspólnie jakby odwrócić ten proces myślowy, zwrócić jakby inne kierunki. Natomiast no, to nie jest takie łatwe, nie jest takie łatwe przy drużynie 14 zawodników. Okej, okay, no to teraz ostatnie pytanie i się żegnam, to pożegnam się przedwcześnie, a pytanie zadam. To żegnam się z panami, dziękuję serdecznie za rozmowę. Pozdrawiamy, dziękujemy. Czy pana Ignaczaka zobaczymy w mediach jakiś?
Nie zaprzeczam, nie wykluczam. Zobaczymy, czy ja zawsze lubiłem pracę z mediami, więc może to jest mój kierunek, może Bozia daje jakieś znaki, że panie, nie nadawałeś się na prezesa, ale do mediów się będziesz pan nadawał. Nie wiem, zobaczymy, co życie przyniesie i co życie pokaże. Ze swojej strony chcę powiedzieć, że będziemy namawiać na jak najczęstsze wizyty w kanale sportowym, zwłaszcza we wrześniu, jak wygląda na to, że wróci siatkówka plus no, liga. Oby wróciła. Tak, plany są takie, że we wrześniu. To jest też tutaj temat. Papa Drzyzga też właśnie o to pytał. O, Papa Drzyzga, to ja też na Twitterze wiem, że Papa Drzyzga jest, tak? Bo ale to nie jest oficjalne konto. Tak, to ja wiem, że nie jest. Tak, on tu właśnie pytał też, czy i to, że wielu ludzi cię zhejtowało za to zejście z trybuny i ingerencję w czas trenera Gruszki, ale czy w ogóle nie myślałeś o tym, żeby, bo tej roli jeszcze nie było, być trenerem po prostu w jakimś klubie. Prezesem, nie komentatorem, nie ekspertem w studiu, tylko po prostu... Ciężki kawałek chleba, wiesz? No, powiem bardzo, ci, ale... Znaczy z racji tego, że ja uważam jako zawodnik, jakby bardzo dużo czasu zabrałem rodzinie, tak? To są duże wyrzeczenia i myślę, że każdy, kto miał styczność ze sportem, kto gdzieś tam jakby wie, jak wygląda zwykły dzień każdego sportowca, no to są wyrzeczenia, tak? Najwięcej cierpi na tym przede wszystkim rodzina. Ja uznałem, że ten czas, który poświęciłem dla reprezentacji, dla grania i tak dalej, czyli ponad 20 lat, to już jest wystarczający czas. A bycie trenerem wiąże się z jeszcze większym zaangażowaniem. To jest jeszcze więcej wyjazdów i jeszcze większa, cięższa praca, bo trener, zawodnik poza tym, że musi zjeść i zatrenować, przyjść na trening i wykonać określone jakby działania, które powie mu trener, to nie musi nic, tak? Musisz jeść, odpoczywać, trenować, jeszcze się trenuje, przepraszam, bo tak powiedziałem, jeść, odpoczywać, ale jeszcze jest trening, tak? Że musimy trenować, tak? Trenujemy, jemy, odpoczywamy, wszystko jest ustalone, natomiast trener musi dokonać wnikliwej analizy, co nie gra w drużynie, musi analizować przeciwników, czyli dodatkowo organizować czas, jakby taktykę, wszystko analizować, oglądać mecze. To są spędzone dodatkowe godziny, tak? Czyli 2,5 godziny treningu, później analiza tego, co się dzieje z drużyną na treningu, analiza tego, jak wygląda wideo, później analiza przeciwnika, więc praktycznie 24 godziny na dobę trener pracuje. Więc ja uznałem, że to już chyba nie ten moment. Może, nie wykluczam, że kiedyś jeszcze mnie znajdzie, jak będę chciał przekazać taką wiedzę młodym adeptom, popracowanie z jakąś młodszą grupą. Na razie realizuje się w programie Sport na Miarę, gdzie tam zarażam dzieciaki jakby swoją inicjatywą, swoją osobą sportem. Natomiast tak jak mówię, no to jest ciężki kawałek chleba i tutaj ten kierunek. Zresztą też tak sobie doszedłem do wniosku i pomyślałem sobie teraz, no nie chciałbym trafić na takiego jak ja i pracować z takim pół podejściem. Pół żartem, pół serio. To tylko dodam, że Papa Drzyzga i jeszcze Bartosz Dwernicki pytają, Krzysztof, kiedy książka biograficzna? Czekam z niecierpliwością. Czy Igła planuje wydać swoją książkę biograficzną? Bo na przykład w książce o Arku Gołasiu, czy o Łukaszu Kadziewiczu jest ciebie bardzo, bardzo dużo. Jesteś tam narratorem. A kiedy o sobie, bo już wszyscy zacytują anegdoty wszystkie z twoim udziałem i co tobie zostało? Tych anegdot to mi jeszcze wystarczy na dwie, także to spokojnie. Natomiast ja nie lubię pisać, moi drodzy. Ja tak... No przecież nie sam byś tutaj, ty byś podyktował, no, tak? No chyba, że ktoś to spisze. Ghostwriter. Tak to chyba, się... że ktoś to spiszę ładnie i ten, to może faktycznie kiedyś podejmę się tego, bo w sumie jest dosyć już ciekawy taki moment, już mam szerszą perspektywę, tak jakby jako zawodnik, jako prezes, także można tutaj bardzo ciekawą książkę napisać. Natomiast wiecie co, no, jeżeli on, jakbym ją pisał, to myślę, że nie poszedłbym w kierunku ilości wypitej wódki i imprez, które żeśmy odbyli razem. Oczywiście pewne anegdoty byśmy tam zamieścili, natomiast chciałbym chyba zwrócić uwagę w tym wszystkim i taki pokazać kierunek młodym sportowcom, jak zaczynałem, jak byłem młody, jaki miałem charakter i jak egoistycznie podchodziłem do sportu, myśląc przez pryzmat Krzysztof Ignaczak, najważniejsza postać w ogóle na świecie i wokół niego wszystko się kręci. A jak się kończyła moja kariera sportowa, mając 36 lat, gdzie musiałem zmierzyć się z ilomaś tam
potknięciami lepszymi bądź gorszymi występami i tak dalej, i tak dalej, jak to się po prostu zmieniło i jak podchodziłem do tego sportu już na sam koniec. Może taki drogowskaz trochę właśnie przeplatany jakimiś takimi śmiesznymi historiami by był fajny. Nie wiem, napiszcie tutaj w komentarzach, czy faktycznie to by był dobry kierunek, jak uważacie, że taki drogowskaz dla młodych sportowców by się przydał, bo myślę, że takie pisanie, wiecie, o imprezach, to już tych książek jest tyle, wszystkich sportowców, każdy ma podobne anegdoty, że się wsadzało gaśnicę do torby komuś i tak dalej, ja myślę, że bardziej merytorycznie od strony pokazania wam i odsłonięcia się ze swoimi słabościami, które miałem, a które nie do końca żeście widzieli, tak, bo wy widzicie tylko i wyłącznie gotowy produkt w postaci meczu i człowieka, który ma biało-czerwony trykot, natomiast nie znacie psychiki tego, jak ludzie podchodzą i sportowcy do pewnych działań, jak to odpływa na psychikę, załóżmy, jak zakładasz, jak jest duże ciśnienie na przykład na wynik, jak sobie radzić z takimi rzeczami, nie? To są bardzo takie fajne rzeczy, które dzisiaj jakby z perspektywy doświadczenia mógłbym włożyć i ubrać, jak to było za młodu, dlaczego błędów, dlaczego, bo może akurat ktoś przejdzie tą drogę trochę szybciej, a przez to osiągnie szybciej sukces w sporcie, nie? Moi drodzy, za nami pierwsza godzinka, zobacz, szybko minęło, nie czuję się w ogóle, moim zdaniem bardzo ciekawie. Przy tej okazji dziękuję wam za wszystkie łapki w górę, to jest YouTube, więc one są nam potrzebne, zwłaszcza w obecnej sytuacji, a z nami na linii już kolejny słuchacz, halo, halo. Halo, halo, słyszymy się, dzień dobry. Słyszymy, witamy. Prosimy. Arek z Krakowa z tej strony. Mam do pana Krzysztofa takie szybkie trzy pytania. Jedno będzie takie trochę, że tak powiem, dogłębne w temacie rzeszowskiego środowiska siatkarskiego, dziennikarskiego. Mianowicie już nie drążąc tego, kto ustalał skład, kto odpowiadał za skład resowi na nowy sezon. Jak pan Krzysztof sądzi, skąd wzięła się taka legenda miejska powtarzana w audycji bodaj w Centrum Sportu, w Radiu Centrum Rzeszowskim, że to pan Adam Góral wybiera sobie zawodników, bo jakby pan ma swoją wersję taką, z której wynika, że no to prezes z trenerem i a nie właściciel. I skąd ta jakby legenda miejska się w Radiu Centrum wzięła, jak pan sądzi? Słuchajcie, to nie jest tak do końca, że pan Adam nie ma świadomości tego, w jaki sposób będzie wyglądała jego drużyna. No słuchajcie, jeżeli jesteście człowiekiem, który wykłada potężne pieniądze, inwestując w taki sport, jakim jest siatkówka, i dzięki Adamowi jakby no w ogóle mogliśmy świętować takie sukcesy w stworzeniu drużyny, jaką jest Asseco Rysowia przez ileś tam lat, no to chcecie mieć wgląd w to, jak będzie wyglądał, więc Adam jest włączony, zawsze pan Adam jest włączony, zawsze w proces jakby budowania, czyli widzi zawodników, widzi rekomendacje trenera i prezesa, jakie nazwiska padają, kogo chce trener zatrudnić, jest wnikliwa analiza, no i pan Adam też jakby no tutaj ma swoje sugestie, też jest człowiekiem, który ileś lat przy tym sporcie jest. Panie Krzysztofie, ja rozumiem, tylko chodzi mi o sam fakt tego, że no jakby w Radiu Centrum było to parę razy powtarzane i to dość mocno, tak dość jednoznacznie, że no trener z prezesem mają tutaj nic do gadania. No tak, takie były przekazy niektórych audycji, no ja byłem w pierwszym sezonie i powiem szczerze, że ja dałem jakby ulec manii wygrywania, tak, to był mój jak największy problem taki, że ja miałem trochę inny pomysł na sam początek jakby budowania tej drużyny, ale uległem tej chęci wygrania, czyli wejścia jakby kolejny raz na piedestał zaatakowania tutaj z drużyną pozycji medalowych, tak, i tutaj musieliśmy szukać doświadczonych zawodników, którzy mieli zagwarantować sukces sportowy przez doświadczenie, przez umiejętności, które posiadali, tak, natomiast gdzieś tam na samym początku też żeśmy rozmawiali o przebudowie w ogóle zespołu, gdzie padały nazwiska bardzo młodych, perspektywicznych graczy, których podpowiadała mi intuicja i myślę, że bym się nie pomylił, jakbyśmy wybrali tych młodych zawodników, ale tak jak mówię, mogę mieć do siebie pretensje tutaj, że uległem jakby tej manii tego, że chcieliśmy po prostu wygrywać, nie? Dobra, to teraz takie szybkie drugie pytanie. Panie Krzysztofie, bo na powrót Zbyszka Bartmana do Rysowi cieszyło się naprawdę mega dużo osób, z tego co widziałem. Część był umiarkowany optymizmu, ale część ludzi chciała sobie po prostu kupić
Pasiak z nazwiskiem Bartman, bo, no bo po prostu nie było wcześniej okazji, bo się koszulki pokończyły, bo zaczęli Retowi kibicować później i stwierdzili, że chcieliby sobie kupić, natomiast odzew był później taki, że te pasiaki to są takie w sumie średnie pasiaki. Nie wie pan, kto miał jakby ostatnie słowo w decyzji wybierania tego, tych koszulek, bo one były takie średnimi pasiakami. No, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o wizję, że tak powiem, marketingową, koszulki, tak? To o to chodzi panu, czy... Tak, tak, tak. Chodzi o to po prostu, że to nie był taki pasiak, no. To była koszulka z czerwonym pasem i ona do pasiaka, które były... Aż wygooglam, o co chodzi, pasiaki Resowie. No, wie pan co, to chodzi o to, że generalnie co roku staramy się w jakiś sposób zmienić ten model. I siatka sponsorska, która jest jakby narzucona przez Plusligę, jest taka, jaka jest i nie za bardzo można w tym momencie jakby pokazać te takie typowe nasze pasy, o które tutaj panu chodzi. Ja też razem wspólnie tutaj z naszym marketingiem, ale nie to wiem. Jest akurat treningowa. Aha, treningowa. Razem wspólnie z naszym marketingiem wielokrotnie zastanawialiśmy się, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób wpłynąć tutaj na ligę, żeby można było zmienić tą siatkę sponsorską, żeby bardziej uwydatnić pasy. No nie jest to niestety możliwe. Takie są wymogi, które obowiązują wszystkie drużyny. No i po prostu robiliśmy to, co mogliśmy najlepszego, żeby no zmienić trochę model, żeby było z kolei znowu coś innego, ale żeby zachować właśnie pasy, o których tutaj mówimy. Dobra, i trzecie szybkie pytanie. Jak Hate Park, to Hate Park. Panie Krzysztofie, doceniam pana umiejętność jakby drążenia w mediach. Radzi sobie pan z tym znakomicie. Natomiast 99% meczów, które komentował pan w Polsacie Sport bodajże dwa sezony temu, była absolutnie przegadana, po prostu. No, wystarczyły trzy komentarze takie, żeby po prostu ściszyć i oglądać bez głosu. Także bardzo duża wiedza siatkarska, bardzo duża merytoryka, tylko dla zwykłego widza i zwykłego zjadacza chleba chyba było tego wszystkiego za dużo. To tyle, dziękuję. Pozdrawiam z Krakowa. A ja mam odpowiedzieć na to pytanie, czy już mam nie odpowiadać? Jak chcesz. A to nie wiem. No, znaczy ja bym się kłócił, no bo to ile ludzi, tyle opinii, tak? Ja spotykałem się z ludźmi, którzy mi mówili raczej, że bardzo jakby pozytywne mieli odczucia, natomiast zawsze może krytyka konstruktywna zadziałać w ten sposób, że faktycznie tych komentarzy mogłoby być mniej, ale to można pisać było do redakcji Polsatu Sport i tam swoje jakieś wskazówki dla mnie zostawiać. Także dziękuję tutaj za merytoryczną podpowiedź, że faktycznie następnym razem, jak będę próbował swojego szczęścia, może tej wiedzy takiej stricte siatkarskiej, żeby nie przegadać pana, będzie po prostu mniej. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Mi tu w międzyczasie internauci przysłali koszulkę. Mi się podoba. Muszę powiedzieć, że wiecie co, no koszulki to jest marketing, tak? To zobaczcie, co się dzieje w piłce nożnej. Barcelona też ma te Blaugrana, tak? Teoretycznie paski, a co chwila, a to jeden pasek przez środek. A to koszulka dzielona, że tutaj jest granatowy, tutaj bordowy i tak dalej, i tak dalej. No kluby po prostu co rok starają się... No tak jak mówisz, się... to mówię. To jest ciężka praca marketingu, a tym bardziej, że ta siatka sponsorska jest z góry określona, także też, żeby uwydatnić te pewne rzeczy, o których tutaj mówimy i te elementy, jest dosyć ciężko, żeby to było w miarę fajnie jakoś tak czytelne i widoczne i żeby też nie było tak jak we Włoszech, no bo we Włoszech te koszulki to po prostu są jedną wielką reklamą, tak, sponsorską. Tego też byśmy nie chcieli, tak jak mówię, chcieliśmy zachować jak najbardziej tą taką realistyczne oddanie tych pasów. Proszę bardzo, kolejny słuchacz z nami. Halo, halo. Halo, halo, słyszymy się. Tak jest, prosimy. Witam. Parę kwestii. Pierwsze pytanie do Michała. Do mnie. Czy będzie regularny program o siatkówce w kanale sportowym? Jak wiemy, siatkówka jest mega popularna w Polsce. Jest to poziom mega wysoki w porównaniu z Ekstraklasą, która ma swój regularny kanał. No i czy nie byłoby to właśnie dobrym pomysłem stworzenie takiego programu? Jak widzisz, jestem tutaj osobą, która właśnie wprowadziła i namawiam. I słuchaj, mamy w piątek zarząd kanału sportowego, postawimy, znaczy nie, po prostu bardzo byśmy chcieli i czekamy na powrót ligi, tak? No i nie wiadomo, czy to też jest pytanie, co z meczami reprezentacyjnymi. Widziałem, że Michał Kubiak twierdził, że mówił chyba wczoraj, że już raczej nie będzie
będzie. Może być odwołana, tak, Liga Narodów. Liga Narodów, no, w ogóle nie będzie już reprezentacji. Teraz oni mają jechać do Spały, nie bardzo to widzą, nie bardzo wiedzą, po co mają tam trenować w tej Spale, skoro nie będzie meczów. Mówię tylko, że no, jeżeli tylko siatkówka wróci na parkiety, to będziemy się starali tutaj mieć jakiś cykliczny program. Pewnie nie z udziałem nas, bo my jesteśmy bardziej piłkarscy, ja jestem po prostu kibicem siatkówki, zwłaszcza reprezentacji. Ale... którzy mają pojęcie, znają się. No więc właśnie, jak mówię, w piątek stawiamy to na zarządzie. Wokandzie. Okej, okay, i teraz parę pytań, parę kwestii do Krzyśka. Pierwsza sprawa, jakie jest twoje zdanie o nieprzyznawaniu w tym sezonie tytułu mistrzowskiego? Jakby nie było, już zostały rozegrane 24 kolejki, tylko dwie zabrakły, żeby sezon zasadniczy rozegrać. I jednak, czy nie warto było zapremiować tych najlepszych, bo jakby nie było, to był już praktycznie cały sezon zasadniczy, to nie było 5 kolejek zagranych. To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia, czy nie warto było poczekać jeszcze z decyzjami? Czy ta decyzja nie była zbyt pochopna? Znaczy decyzje, wiesz, musiały być podjęte na bazie tego, co się dzieje, tak? Dzisiaj mamy świadectwo, że jeszcze nie wychodzimy z domu. Co prawda już uwalniana jest pomału gospodarka, uwalniany jest pomału sport, ale nie dałoby się dograć do końca już tej ligi, nawet jakbyśmy uwolnili to po miesiącu. Z racji tego, że jak doskonale się orientujesz, pewnie jak jesteś sportowcem, że miesiąc zamknięcia w domu sportowca, nawet jak on coś tam robi, cokolwiek, nie wiem. Musiałby być trochę rozruchu, zanim by weszli chłopaki w rytm. No dokładnie tak, a myślę, że większość obcokrajowców, która tylko miała szansę jeszcze przed momentem zamknięcia lotów i tak dalej, to opuściła w ogóle po prostu kraj. Więc oni siedzą gdzieś tam u siebie i tutaj na pewno to absolutnie wykluczało jakby możliwość dokończenia rozgrywek ligowych. Natomiast co do rozdania jakby tutaj przyznania mistrza Polski czy nie, kurczę, no kwintesencją jednak polskiej ligi to są play-offy i tak niejednokrotnie tutaj akurat to nam pokazało to, że nawet my z Resowią wygrywaliśmy, atakując bodajże z piątego miejsca czy z czwartego, tam wtedy pamiętne takie... Tak, ale pytanie, czy play-offy są sprawiedliwe, to już jest kolejna kwestia, nie? No kolejna kwestia, no wiesz, jeżeli dzisiaj masz świadomość tego, że faktycznie tak jak w piłce nożnej jest, że grasz dwie rundy, no to wiesz, że nie możesz sobie pozwolić na stratę, załóżmy, ani jednego punktu, nie możesz przegrać ze słabszym zespołem. No tego nie było tutaj jakby odpowiedzi na samym początku, takiej nie uzyskały zespoły, więc każdy też trochę mimo wszystko gdzieś tam szachował umiejętnie te mocniejsze zespoły. Nie wiem, czy patrzyłeś i śledziłeś. Ci trenerzy, którzy mają tam szerszą tą czternastkę, a mają mocne zespoły, też umiejętnie szachowali. Akurat no, nie w takiej sytuacji jak my. My nie mieliśmy jak szachować, tylko powinniśmy wystawiać najlepszy skład do tego, żeby uzyskać jak najlepsze punkty. Natomiast czy Bełchatów, czy Kędzierzyn rotował sobie składem odpowiednio co do spotkań, gdzieś tam sobie kamuflując. Proszę? Ale dobrze im to wychodziło. No. Bardzo dobrze im to wychodziło, dlatego mówię, ale nie do końca, bo niektórzy tam, załóżmy Jastrzębski Węgiel, no teraz jest niepocieszony, tak, no bo drużyna, która ma ogromny potencjał i ja chciałbym zobaczyć, chciałbym zobaczyć, jakby się to skończyło w play-offach, gdzie te play-offy, to tak jak mówię, to jest ta sól naszego sportu, gdzie wtedy wszyscy włączają, że tak powiem, piąty bieg. To może być tylko i wyłącznie jakby taką nauczką, myślę, dla wszystkich drużyn, że trzeba po prostu walczyć od samego początku, bo nigdy nie wiesz, co się po prostu może w życiu wydarzyć, tak? Bo taka, mam nadzieję, że pandemia nie będzie cykliczna i nie będzie nam się to zdarzało bardzo często i to jest tylko i wyłącznie wyjątkowa jakaś tam sytuacja, ale tak jak mówię, no dzisiaj jakby przyznanie pierwszych trzech miejsc, no nieformalnie są mistrzem Polski, tak? Kędzierzyn można powiedzieć, że jest nieformalnie mistrzem Polski, ale chyba zachowanie ligi podjęte jakby tutaj chyba po dyskusjach również no, z prezesami, którzy mieli pewnie nie jedną, nie dwie rozmowy, a ileś tych konwersacji przeprowadzonych na temat tego, czy faktycznie przyznawać medale, czy nie przyznawać, jak to wygląda ta sytuacja, to uważam, że to jest w miarę sprawiedliwe rozstrzygnięcie tego sezonu, takiego, który no, dla wszystkich pozostanie takim trochę sezonem straconym, nie?
I jeszcze ostatnia sprawa, Resovia. Czy właśnie nie było problemem Resovii te tak zwane dwie szóstki? Bardzo mocny skład, teoretycznie wyrównany, ale właśnie każdy chciał grać. Czy nie zrobiło się później zbyt toksycznie trochę w szatni? No bo jakby nie było, gra sześciu, tak? Niby rotować, ale jak wiemy, rotacje co mecz nie są też dobre. Jednak trzeba być pod prądem, gdzieś tam jakaś ta hierarchia, tak jak na przykład w Zaksie, wiemy kto gra, wiemy kto jest do rotacji. Czy to nie jest jednak lepsze niż te właśnie wyrównane składy, które, gdzie chłopaki, każdy by chciał grać, tak? Każdy, nikt nie czuje się gorszy od drugiego, a jednak tych miejsc na boisku brakuje. No to tak chyba trochę jest. Widzę, że czujesz trochę sport i widzę, że faktycznie gdzieś miałeś jakąś styczność tutaj z boiskiem, że może powodować to w jakiś sposób napięcia, bo jak ktoś nie gra, a zbliża się okienko transferowe, to oczywiście gdzieś tam chciałby pograć. Uważam, że akurat atmosfera to w szatni się w żaden sposób nie popsuła, bo miałem okazję być kilka razy w szatni, kilka razy rozmawiać z chłopakami, więc wiem że oni po prostu stali za sobą murem. Natomiast na pewno jest to bardzo trudne w prowadzeniu dla trenera, tak? 14 wyrównanych zawodników. Dokładnie. Trener, który prowadzi 14 wyrównanych zawodników, musi być mistrzem komunikacji. Każdy zawodnik, który jest, musi wiedzieć, do czego jest i po co jest potrzebny w drużynie. Jeżeli zachowany jest ten balans, czyli trener informuje po prostu swoich zawodników o tym, do jakich misji są mu potrzebni i każdy czuje się potrzebny, czyli integralną częścią jego projektu, to uwierz mi, że tam nie ma najmniejszych problemów wtedy z tym, czy jesteś kolejnym, szóstym, siódmym wchodzącym. Jeżeli czujesz potrzebę, chodzisz tylko i wyłącznie na zagrywkę, ale dajesz coś tej drużynie, to faktycznie to pomaga. Natomiast Resovia jest chyba takim ewenementem, jeżeli chodzi o tą czternastkę wyrównaną, bo większość zespołów w Europie, czy jeżeli patrzysz chociażby na rynku tutaj polskim, nie buduje takich silnych czternastek, no zazwyczaj jest to ósemka. I tu się też warto było zastanowić właśnie, czy nie odejść od tego modelu. I mój pomysł był taki, żeby pomału odchodzić od tego modelu 14 wyrównanych, żeby dawać szansę młodym, perspektywicznym graczom, czyli ten czwarty przyjmujący, żeby był jakimś młodym, 19-letnim chłopakiem, który będzie uczył się od tych najlepszych, których będziemy mieli, środkowego czy kolejnego libero. To faktycznie to są pozycje, które mogą być zdecydowanie, załóżmy, odmłodzone i szykować potencjał takich młodszych zawodników na to, żeby się ogrywali, no bo gdzieś ten potencjał ludzki tych młodych zawodników, których szkolimy, no bo po coś ich szkolimy, no trzeba gdzieś im dawać szansę i tak było od zarania dziejów chyba w dawnych moich czasach, z tego co pamiętam z perspektywy, że zawsze trafiali wychowankowie i tam dostawali szansę nauki i jak się sprawdzali, no to oczywiście awansowali, a jak nie, no to po prostu wymieniało się ich na innych, kolejnych, znowu perspektywicznie młodych graczy. Bardzo dziękujemy. Ten potencjał. Pomyśl sobie, dwa miejsca do podstawy na przyjęciu, do kadry na przyjęciu, oprócz Leona i Kubiaka, którzy powiedzmy są pewniakami. Kto jeszcze? Masz masę kandydatów. No, ja sobie zdaję z tego sprawę, że ja mam masę kandydatów, właściwie nie ja, tylko pan Vital Heinen. Ja powiem tak. W konsekwencji tego, co się wydarzyło kilka lat temu, może nie każdy pamięta, ale było coś takiego jak Młoda Liga. To był świetny twór. W mojej opinii dawanie szansy młodym chłopakom, tym, którzy ukończyli wiek juniora, a nie mają tak na dobrą sprawę możliwości rozwoju, że nie trafią do zespołów pierwszoligowych albo nie trafią do zespołów ekstraklasowych, bo jeszcze są nierozwinięci na pozór, bo jednak 19-latek to dzisiaj jeszcze jest młody chłopak i tej fizyczności mu czasami może brakować, to dla nich to był najlepszy poligon doświadczalny. I z tego tytułu wzięło się dzisiaj szereg, masa, że tak powiem, chłopaków, którzy są w kręgu zainteresowań trenera Vitala Heinena, czy Szymura, czy Śliwka, czy nie wiem, wymieniać można Szalpuk, tutaj jeszcze Szalpuka, Bednoż, mamy tak. Bednoża, mamy jeszcze Kwolka, także mamy masę tych Dokładnie. Siatkarzy, ale to niegdyś byli chłopcy, którzy właśnie tam mieli możliwości się ogrywania. Dzisiaj tej możliwości nie ma, ona została zabrana i ja też mocno apelowałem do tego, żeby zwrócić uwagę na to, czy nie warto by było stworzyć w porozumieniu tutaj z państwem, żeby pójść do pani minister sportu i poprosić o to, żebyśmy postawili na mocne
na mocne rozgrywki uczelni, tak jak to jest zrobione w Stanach, gdzie tam właśnie ten junior 19-23 będzie mógł się jeszcze rozwijać, będzie obserwowany przez zespoły ekstraklasowe, które na dzień dzisiejszy go nie wezmą, ale mogą bacznie mu się przyglądać. Świetną satelitarną drużynę zrobił Sebastian Świderski w Strzelcach Opolskich, gdzie tam monitoruje zawodników w perspektywie awansu jakby do swojej drużyny. Ja myślę, że każdy klub powinien tak być, a rozgrywki uczelniane w danych, załóżmy, miastach przy odrobinie jakiegoś tam wsparcia można by było ubrać dosyć fajnie, co zapewniłoby rozwój właśnie tym młodym chłopakom, żebyśmy ich nie tracili. Bo jeżeli taki 19-latek trafi do drugoligowego klubu, który jest amatorką, bo to trzeba sobie powiedzieć, że druga liga niestety w siatkówce wygląda dosyć amatorsko. Ani pieniędzy, ani transmisji, tak naprawdę właśnie tam już grasz dla przyjemności. No nawet wiesz, czasami treningi są amatorskie, tak? 3 razy w tygodniu, gdzie ten chłopak powinien trenować minimum od 2 do 5 godzin dziennie, tak? Plus siłownia. Plus siłownia, więc żeby go rozwinąć, tak? Żeby te przez ilość powtórzeń doszedł do swojej perfekcyjności. Natomiast no, w takiej drugiej lidze to automatycznie tego chłopaka tracimy. Jest, myślę, że duże pole manewru tutaj do działania takiego, żeby zadbać o tą młodzież, a pytanie, o które tutaj zadałeś, bo tak trochę moje drzewko szczęścia, tak jak Krzyśkowi Wanio się rozszerzyło, to powiem ci, że ma bardzo duży zgryz, bo teraz tak, czy postawić na Bednoża, który świetnie zaprezentował się podczas rozgrywek we włoskiej lidze, bo potencjalnie zasłużył, Bednoż jest... jakby nie było, zasłużył na to miejsce, trzeba sobie szczerze powiedzieć, nie? No wiesz, Bednoż jest takim naturalnie silnym skrzydłowym, który może zastąpić w razie kontuzji Leona. Ale Kwolek, no. Śliwka czy Szalpuk no, też... potrzebujemy też takiego defensywnego, ala Olek, nie? No, dokładnie. I teraz Kwolek, Śliwka czy Szalpuk, tak? No, ja mówię, no tutaj będzie naprawdę... chłopaki pewnie dadzą z siebie wszystko i zrobią wszystko, żeby przekonać do siebie trenera Witala Heinena. Ja będę tutaj mocno ściskał za nich kciuki i nie chciałbym być w skórze trenera, bo na pewno te decyzje nie będą łatwe. Któryś z nich nie pojedzie na igrzyska i poczuje się po prostu, no, że tak powiem, urażony, no, bo prosto można tak powiedzieć. Ja czułem, nie jadąc na Mistrzostwa Świata w 2006 roku, tak, do Japonii, czułem wielki żal do tego, że Lozano mnie nie zabrał, wytłumaczył mi tą jakby swoją decyzję, natomiast gdzieś tam ten wewnętrzny żal zawsze zostanie, bo dajesz z siebie wszystko, dajesz 100%, a selekcja jest taka, a nie inna. No niestety pojedzie tylko 12 zawodników i to jest najbardziej przykre dla trenera. Chyba wtedy te decyzje, jakby mógł, to zrzuciłby po prostu odpowiedzialność na kogoś innego, nie? Słuchaj, bardzo ci dziękujemy za te super merytoryczne pytania. Chcę ci powiedzieć, że ja tu się poczułem kompletnie niepotrzebny w tym studiu. Spokojnie mógłbyś siedzieć za mnie i byłby, zrobił się bardzo fajny, merytoryczny program o siatkówce. Bardzo ci dziękuję. Świetne, bardzo ciekawe pytania. Wspomnienie z świętej pamięci Arka Gołasia. Zobacz, Daniel Mierzejewski, bardzo proszę o wspomnienie. Nugiel TV, Michał, zapytaj Krzyśka o wspomnienie świętej pamięci Arka Gołasia. Olo, panie Krzysztofie, prosimy o jakieś wspomnienie. Pozdrawiam, Piotr Zabielski pisze tak. Pytanie do Igły, czy może przytoczyć jakieś wspomnienia z Arkiem Gołasiem, jakieś śmieszne sytuacje, jakim był człowiekiem. Horizon, na swoim koncie na Twitterze masz przypięty tweet ze zdjęciem Arka. Skąd taka bliska między wami relacja? Jakim był człowiekiem, jakim był siatkarzem? Dziś udzieliłem ostatnio wywiadu, tam chyba pani Sara Kalisz dla TVP, też fajny wywiad, myślę, że warto przeczytać, tam dużo tam właśnie mówimy o takim przemijaniu, czas już nieubłagalnie nam płynie, to już będzie 12 lat chyba, jak Arka z nami nie ma i gdzieś tam organizm, mózg nasz wypiera rzeczy, które dla nas są przykre, tak, jak tracimy najbliższe dla nas osoby, to chcemy o tej ranie jak najbardziej zapomnieć. No Arek był taką, można powiedzieć, osobą dla mnie najbliższą z racji tego, że uważałem go i czułem, że takie to jest moja bratnia dusza i taki mój młodszy brat, którego nigdy nie miałem. Ja miałem siostrę,
A chciałem mieć brata, prosiłem rodziców o to, żeby jeszcze do siostry dorobili brata, ale nie chcieli, więc nie miałem młodszego brata, a Arek był taką osobą, która wypełniła to życie właśnie będąc takim człowiekiem, z którym rozumiałem się bez słów. Nie wiem, czy kiedyś mieliście taką osobę, że leżycie na przykład, nie wiem, bo ja byłem z nim w pokoju cały czas na reprezentacji, nie wiem, leżeliśmy na łóżkach i po prostu potrafiliśmy ubierać się w jednym tempie i wiedzieliśmy na przykład, że idziemy do restauracji ze Złotymi Łukami, zamówimy sobie tam po szejku i sobie to wypijemy, tak? To po prostu była jakaś taka nić porozumienia, o której nie musieliśmy za dużo rozmawiać. Oczywiście, jak to w dobrym małżeństwie, bywały lepsze i gorsze. Oczywiście się kłóciliśmy, ale nie potrafiliśmy bez siebie wytrzymać, więc ta kłótnia była bardzo impulsywna, ale za chwilę żeśmy się potrafili bardzo szybko pogodzić i jakby ta rozmowa wracała w dobrym kierunku. No powiem wam, ciężko mi jest jakby wspominać, bo miesiąc po tym, jak byłem świadkiem na ślubie u Arka, gdzie widziałem jego szczęście, gdzie Zagą brali ślub, gdzie było wymarzone wesele i wszystkich gości, później musiałem spotkać ich niestety w takich przykrych okolicznościach, gdzie towarzyszyłem mu w ostatniej drodze, tak, że tak powiem, no, na cmentarz. Mega ogromny potencjał, przez wszystkich lubiany, z bardzo dużym poczuciem humoru. Oprócz tego, że jakby uważany przez wielu trenerów, fachowców jako taki diament do oszlifowania, bo miał przed sobą taką świetlaną przyszłość, niesamowite warunki, tam stratosferyczny zasięg, o którym mówił świętej pamięci Zdzisiu Ambroziak, to właśnie go cechowało, ale przede wszystkim skromność, tak? Przez tego chłopaka, który wywodził się z Ostrołęki i tutaj pozdrawiamy rodziców, wielkie ukłony, że potrafili wychować tak dobrze poukładanego, tak mądrego i grzecznego chłopaka. Tak jak mówię, lubiany, z dużym poczuciem humoru. Ja pamiętam, jak w Atenach, dzisiaj przed oczami siedzi takie zdjęcie, jak włożył sobie taką czekoladkę między zęby, usiadł sobie na krzesełku, na którym było napisane Bezkorę i teraz co mi zrobicie? Bezkorę, czyli najlepszy punktujący. I tak takiego go zapamiętamy, trochę nadwornego fotografa reprezentacji, bo jako pierwszy uwielbiał gadżety i on mnie tym zarażał. Ja nie wiedziałem, co to jest w ogóle lustrzanka. On już ją miał, robił tą lustrzanką milion zdjęć, wpadając mi pod prysznic, obstrykiwał mnie tak, więc on chyba miał najwięcej moich, że tak powiem, aktów spod prysznica i nie tylko. Ćwiczył sobie ustawianie jakichś tam zooma, jakichś swoich tych ustawień, ale mi wszystkie te zdjęcia później pokazywał, ja musiałem to wszystko znosić. Ale mówię, brakuje mi go dalej, no bo to jest taka najbliższa mi osoba, z którą mamy związanych właśnie kilka takich świetnych wspomnień, o których może kiedyś napiszemy więcej właśnie w takiej książce, jakbyśmy mieli wspominać, to myślę, że jest takim jednym z ważniejszych rozdziałów w moim życiu. Tam dzisiaj w studiu jest tutaj z nami mój syn, który świetnie się bawił z Arkiem, uważał go za takiego wujka rekina, jak tam pływali sobie razem na basenie, także na pewno nam go będzie, wszystkim nam brakuje. Nie? Mówiłeś o tym, to znaczy pisałeś, pamiętam, taki felieton, też igłą szyte w Przeglądzie Sportowym, ale opowiadałeś o tym, o takim no, wręcz mistycznym przeżyciu, jak strasznie chciałeś, żeby dał ci znak już po śmierci. To zabłysnął telefon, tak, to dokładnie takie, wiesz, to było, nie wiem, czy to było, wydaje mi się, że to był jakiś taki znak, bo tam bardzo po wypadku jakby zadawałem sobie pytanie, czy faktycznie istnieje, nie wiem, każdy z was pewnie zadaje sobie pytanie, czy istnieje życie po życiu, czy nasi najbliżsi, którzy odchodzą, gdzieś tam będą z góry nas obserwować, patrzeć na nas i mieć baczenie w jakiś sposób, czy będą po prostu się śmiali z nas, że robimy jakieś kolejne głupoty. I tak mocno się po prostu gdzieś tam wewnętrznie prosiłem o jakiś taki znak i nie wiem, czy to był faktycznie znak. Chcę w to wierzyć, że faktycznie dał mi, akurat zadzwonił mocno telefon i światło w ciemnym pokoju się rozświetliło i to uznałem, że to był taki znak, że on tam gdzieś jest w tej dwunastce Pana Boga i czeka na kolejne spotkanie ze mną. Dziękujemy bardzo za to wspomnienie. Proszę bardzo, jest z nami kolejny słuchacz, widz. Tak, Kasper Szymstachowy. Dzień dobry, witam pana Michała, pana Krzysztofa. Mam parę pytań do pana Krzysztofa. Czy mógłby pan powiedzieć, jaka byłaby pana najlepsza drużyna, w przypadku której pan grał, jakby pan miał ułożyć, w niej by się znajdował? Dalej, które finały były dla pana lepsze? Finały Mostostal AZS czy Skra Resowia? Oraz czy była opcja
pozyskania żygadły do Arecowi? To odpowiem od trzeciego pytania. Tak, rozmawialiśmy, prowadziliśmy wstępne rozmowy z Łukaszem, żeby wzmocnił jakby szeregi naszej drużyny na samym początku, bo uważałem, że będzie dobrze, jakby był polski rozgrywający z dużym doświadczeniem, który dałby wsparcie Marcinowi Komendzie, ale nasze rozmowy skończyły się tylko i wyłącznie na rozmowach. Co do finałów, czy Skra Resowia, czy AZS, AZS Mostostal, to wydaje mi się, że Skra Resowia, dlatego że udało mi się je wygrać. Natomiast z AZS-em niestety nie sięgnęliśmy po tytuł mistrza Polski. Chyba w trzecim roku byliśmy najbliżej za pana Edwarda Skorka, jak był naszym trenerem, gdzie tam toczyliśmy pięciomeczowy pojedynek i w tym piątym meczu żeśmy przegrali właśnie w tej wspomnianej wcześniej przeze mnie specyficznej hali w Kędzierzynie. I ta drużyna, no ciężko wymienić tak na dobrą sprawę. Jak grałem z tyloma świetnymi graczami, że kurczę, jakbym miał wymienić taką szóstkę naprawdę z prawdziwego zdarzenia, to na pewno Michał Winiarski, bo stałem obok wielu zawodników i uważam, że to jest fenomenalny gracz pod każdym względem. Szkoda, że zdrowie zabrało mu jakby możliwość kontynuowania swojej kariery, bo myślę, że jako reprezentacja mielibyśmy z niego jeszcze dużo pociechy. Miałbym problem na pewno z obstawieniem w pozycji atakującego, bo grałem ze świetnymi graczami, czy Szops, czy Grozer przeciwko Wlazłemu. To na pewno to są fenomenalni ludzie. Bartek Kurek, dzisiaj obecnie siła napędowa i motor naszej reprezentacji, więc ciężko by to mi było wybrać na kolejnych pozycjach przyjmującego też. Pitera już bym wsadził, Nowakowskiego, to jest jeden z najlepszych środkowych chyba z jakimi grałem i miałem okazję. Drugiego, jakiego bym dał? Tu się może zdziwicie moim kontrowersyjnym wyborem, ale dałbym Szczerbaniuka Roberta. Najbardziej chyba w perspektywie moim takim bardzo technicznie poukładany zawodnik, potrafiący zrobić wszystko. I zagrywał, i bronił, potrafił wystawić piłkę, blokować. Także uważam, że Benek miał tą smykałkę, może niezbyt skoczny, nie nosiło go, jak to mawiają w żargonie siatkarskim, ale fenomenalny nadgarstek. Także też dałbym jego jako środkowego. Nie dałbym siebie jako libero za tora, bym wziął jako, załóżmy, libero z racji tego, żeby być takim trenerem tutaj tej reprezentacji. Co do rozegrania, no to Rudy. Chyba jednak Rudy, tak mi się wydaje. No, dzisiaj to pan prezes Paweł Zagumny, tak. Natomiast wtedy boiskowa ksywa Rudy. To nie tylko charakter, ale to styl życia. Z racji z tego, że stoczyłem z nim tyle walk słownych pod siatką i doprowadzał mnie do szewskiej pasji, a przede wszystkim mega inteligentny facet, który chyba wykraczał poza wszelkie schematy, jeżeli chodzi tutaj o rozegranie. I taka anegdotka, jak sobie leżymy w pokoju, mówię tak: Guma, no jaką ty masz dzisiaj taktykę na ten mecz, na przykład z Brazylijczykami? A Guma do mnie mówi: wiesz co, Krzysztof, ja sam na razie jeszcze nie wiem. Więc tutaj akurat tak trochę pół żartem, pół serio, bo oczywiście analizował swoją grę wnikliwie i wiedział, ale potrafił zagrać wszystko. A mało jest rozgrywających, którzy potrafią to wszystko zagrać. Oczywiście Fabian, z którym miałem okazję grać, dzisiaj Toniutti. No mówię, fajny quiz zrobili na Plus Lidze, że jest zabawa w wybór tej drużyny 20-lecia, bo sam jestem ciekaw, na kogo będziecie głosować, jakie będą głosy. Tak? Miguel Falaska, świętej pamięci, który występował w polskiej lidze. No tych zawodników, graczy, przepraszam, Stefan Antiga, Plamen Konstantinow, no była masa, także ciężko, przepraszam, jak kogoś tutaj nie wymieniłem, nie czujcie się urażeni, ale naprawdę tych graczy no w tej jakby mojej całej historii było bardzo dużo. I kiedyś może faktycznie pokuszę się o stworzenie takiej swojej drużyny marzeń, do której bym kogo nominował i napiszę dlaczego, nie? Nie mam już z nami? Tak, no ja dziękuję, nie będę zajmował linii. Pozdrawiam kolegę Kubę
wariata siatkówki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Wiesz co, jest dużo, dużo tego typu pytań w tym stylu. Na przykład Gonzaga pyta, najlepsi trenerzy, jakich miałeś, co od nich zyskałeś i tacy, z którymi żałujesz, że nigdy nie pracowałeś. Czy masz takich? Ja powiem tak, przewrotnie trochę i tutaj jak pewnie młodzież słucha, a może się okaże, że tam gdzieś parę młodych osób słucha, to różni bywają trenerzy. Mogą być trenerzy i super, bo jak grasz, to z zawodnikiem jest zawsze tak, że jak gra, to trener jest najlepszy. Jak nie gra, to trener jest do D. Wiadomo. No, to wiadomo. Natomiast to nie jest tak do końca. Słuchajcie, ja miałem wielu trenerów przez jakby okres swojego grania, od polskich trenerów po zagranicznych, wyjątkowych fachowców. Uważam, że na dzień dzisiejszy, że od każdego trenera można wyciągnąć coś ciekawego. Każdy trener może dać ci, nawet najgorszy trener, którego będziesz uważał, że nie, z perspektywy czasu będziesz widział, że mogłeś coś od niego dodatkowo dla siebie wyciągnąć, dla siebie, dla swojego rozwoju, dla swojego samorozwoju, bądź też rozwoju swojej techniki indywidualnej. Ja powiem tak, że i z Lozano pracowało mi się świetnie. Lozano narzucił nam reżim, styl pewnej pracy, której żeśmy się do tej pory bali, takiej katorżniczej, gdzie naprawdę była bardzo wymagająca. Castellani i to był taki mały trochę Bonaparte, wiesz, nie wchodź, nie przeszkadzaj, ja tutaj pod rygorem bata będę was stresował. Castellani był z kolei takim trenerem, który był już połączeniem psychologa z człowiekiem, który bardzo zwracał uwagę na to, żeby kształcić jednostkę, czyli podnosił umiejętności, wychodził z założenia, że podnosząc umiejętności jednostek, cała drużyna rośnie i bardzo mocno kładł tutaj jakby na rozwój osobisty, psychologiczny i techniki indywidualnej. Anastazji to taki typowy ojciec, z którym chyba miałem najlepszy kontakt, bo najwięcej grałem, więc tutaj jakby adekwatnie do mojego pierwszego wywodu tak powiem, ale to był taki typowy ojciec, gdzie już nie zwracał uwagi na detale, a u niego po prostu przez liczbę powtórzeń dochodziliśmy do jakby do tego maestra czy do tych sukcesów. Stefan Antiga, kolega z boiska, no tak na dobrą sprawę, czyli tutaj facet, który zszedł i który był naszym trenerem, ale też potrafił z nami w jakiś sposób znaleźć nić porozumienia, z nami się dogadać i doprowadzić nas do mistrzostwa świata. Także z każdym trenerem, uwierzcie mi, mam związane dobre wspomnienia, mam związane złe wspomnienia, mam ludzi tacy, którzy po prostu, na których nie mogłem już patrzeć, ale po prostu no, trzeba było czasami zagryźć zęby i po prostu robić swoje, no bo jesteśmy sportowcami zawodowymi, nie zawsze jest tak, że idziesz do roboty i twój szef jest fantastyczny i wspaniały i będziesz go kochał i och, ach, jaki on jest, nie, czasami dostajesz szefa takiego, że po prostu nienawidzisz, ale jesteś profesjonalistą, więc musisz wykonać swoje zadania najlepiej jak potrafisz i tak to też chyba bywa w sporcie, nie? A ci, z którymi żałujesz, że nigdy nie pracowałeś? Wiesz co, jest Karczki Rally, to jest taka jednostka, która dla mnie, oprócz tego, że był wybitnym sportowcem, czyli jednym z najlepszych amerykańskich siatkarzy, z powodzeniem prowadził drużynę amerykańską i teraz prowadzi kobiety i z sukcesami, więc tutaj dlatego chciałbym jakby z nim popracować, żeby popatrzeć i w jaki sposób podchodzą Amerykanie do szkolenia, tak? Bo oni mają coś fenomenalnego, co się nazywa systemem bardzo takim fajnym, czteroletnim wprowadzeniu drużyny do Igrzysk Olimpijskich. Dla Amerykanów nie liczą się jakby sukcesy po drodze, czyli Mistrzostwa Świata nie są ważne, tamte pana amerykańskie rozgrywki też nie. Dla nich jest kompletnym takim całym cyklem, jest czteroletni cykl, gdzie trener przygotowuje od A do Z drużynę pod kątem Igrzysk Olimpijskich, gdzie oni nie mając profesjonalnej ligi, nie mając, mając tylko te koledżowe jakieś tam rozgrywki, nie mając profesjonalnych siatkarzy, którzy uprawiają, zawsze mają bardzo silną drużynę, która dochodzi gdzieś tam bardzo wysoko, niejednokrotnie bije się o medale, chociażby w ostatnich czasach pokonali Brazylijczyków w finale, słynny finał właśnie, gdzie Amerykanie pokonują Brazylię, więc tutaj jakby to była taka osoba i z kim jeszcze bym chciał pracować, nie wiem, tak na szybko musiałbym sobie jeszcze... A z tymi wielkimi, największymi, nie wiem, tam Rezende, czy... Rezende to był, ja tam z nim miałem dużo takich, że tak powiem, oczywiście z ogromnym szacunkiem dla tego człowieka, bo stworzył fenomenalną drużynę i jakby utrzymać tak wysoki poziom drużyny, tworząc tak
fantastyczny system gry Brazylijczyków. On wymieniał tylko poszczególne ogniwa i przez dekadę praktycznie Brazylijczycy byli nie do ruszenia. Oni zawsze są w finałach największych imprez, ale to wynika nie właśnie z tego, że mają fenomenalnych zawodników. Jak mają fenomenalnych zawodników, to ten system miażdży po prostu pozostałe drużyny i oni są wtedy najlepsi. A jeżeli mają tych średniaków, no to generalnie ten system potrafi z tych średniaków wyciągnąć i tak jeszcze na tyle dobrą drużynę, że potrafią docierać do finałów tych największych drużyn, na największych imprez jak Mistrzostwa Świata, czy chociażby te rozgrywki, co się toczą co roku, czyli Ligę Narodów. Myślę, że Alekno, z którym miałem okazję robić wywiad przed klubowymi mistrzostwami świata, jest takim człowiekiem, z którym chciał popracować. Widziałem, byłem na jego treningu, budzi respekt nie tylko jego jakby potężna postura, ale samo takie spojrzenie na siatkówkę, gdzie to jest chyba pierwszy trener, rosyjski trener, który obejmując reprezentację Rosji, przyspieszył grę Rosjan. Bo Rosjanie grali zazwyczaj 1, 2, 3 i taka piłka wysoka leciała i wszyscy się dziwili, dlaczego oni nie idą z duchem i postępem czasu. To był człowiek, który gdzieś zobaczył na zachodzie, że można grać inaczej w siatkówkę i pozwolił im się cieszyć, bo Rosjanie zawsze była, wiesz, no tak, posępna mina i generalnie oni tak grali. Czy ich biłeś, czy oni wygrywali, to było, wiesz. Jak natomiast w takich memach, on tak wprowadził taką możliwość tej radości takiej wśród tych rosyjskich siatkarzy i myślę, że zmienił oblicze w ogóle reprezentacji, jak i rosyjskiej w ogóle siatkówki. Nie? To jest taka też persona, z którą fajnie by było popracować, bo na pewno już tak wywiad, jak z nim przeprowadzałem, to taki stał taki wilk obok niego. Ja mówię, no, mówię, polujesz? A on mówi, no poluję, nie? A on mówi, a wiesz, dlaczego tego wilka postawiłem tak obok siebie? Ja mówię, no, trenerze, nie wiem, nie? A on mówi, bo wiesz co? Bo popatrz, lew niby król. A on mówi, no, ale w cyrku zapala, nie? A wilka widziałeś w cyrku? Aha. No, widzisz, takie spojrzenie, że jednak to zwierzę, że król lew da się zagonić do cyrku, a wilk takie dzikie, twarde zwierzę nie da takim szacunkiem, więc widzę, że tutaj jest jakaś głębsza filozofia w tym wszystkim i chciałbym móc dłużej z nim po prostu porozmawiać na temat samej siatkówki, strategii i tego podejścia do sportu. Super, super opowieść o trenerach, z którymi pracowałeś i z którymi niestety nie. Różne temperamenty i to wiesz, gdzieś tam jak prowadzę jakieś szkolenia, to też pokazuje, jak różny potrafi być lider. Bo co trzeba przyznać tym trenerom, którzy ze mną pracowali, to byli wyjątkowi liderzy, tak? Każdy miał jakby swoją inną, innowacyjną jakiś model działania, no to byli różni, ale każda ścieżka ich poprowadziła nas do sukcesu, tak? Mhm. Fajnie kiedyś powiedział nam Lozano, że mówi, ja uwielbiam was Polaków, mówi, za to, że wy potraficie się bić do samego końca, nawet jak już jest sprawa stracona, tak? On mówi, że śledząc naszą historię Polski, naszego narodu, mówi, wy jesteście niesamowici, bo wy nawet jak będziecie mieli tylko i wyłącznie kosę, to będziecie szli na czołg. I to mi się w was podoba, bo ja w was zakorzenię jakieś tam możliwości wygrywania, ja wam to pokażę i my będziemy po prostu najlepsi na świecie. I on zafascynowany nami, my zafascynowani nim, daliśmy się ponieść jego reżimowi, bo trening, który my wykonywaliśmy przed Mistrzostwami Świata, to ci powiem tak, że mieliśmy 1,5 godziny siłowni, a po siłowni żeśmy szli na 40 minut biegu ciągłego, takiego, wiesz, gdzie tętno nie mogło ci spaść poniżej 150. No to powiem ci, że taki trening, że wielu sportowców by pewnie odmówiło, a my zobaczyliśmy to światełko w tunelu, że dzięki temu człowiekowi możemy znaleźć się na samej górze, nie? No i dotrzymał słowa, rzeczywiście, podporządkowaliście się. Z nami kolejny słuchacz, którego znów przytrzymałem, ale to była bardzo ciekawa opowieść. Halo, halo. Dobry wieczór, Miłosz z Rzeszowa, słuchać mnie? Tak, cześć, cześć Miłosz. Tak, cześć, witam, pozdrawiam panów i mam takie dwa pytania do pana Krzyśka. Pierwsze pytanie, co pan sądzi o tym klimacie rzeszowskim, który powoduje, że nagle zawodnicy grają 2-3 poziomy słabiej. Nawet z tego sezonu jest przykład zawodnika jak Hołk czy Komenda, który w reprezentacji grał bardzo dobrze, a nagle zalicza straszny zjazd w Rzeszowie i to się tak powtarza już kilka sezonów z rzędu, że zawodnicy na papierze przychodzą przed przyjściem do Rzeszowa w innych klubach grają bardzo dobrze, a przychodzą do Rzeszowa i nagle jakaś amnezja. Czy to jest ta presja, ale to w innych klubach jak Skra czy Zaksa,
też jest presja, a jakoś tam nie ma takich problemów. I drugie pytanie też do pana Krzyśka. Chciałbym się zapytać, bo pan przed sezonem mówił o rysowiackim charakterze, wysyłał tam pan listy do fanów i chciałbym tylko zadać takie pytanie odnośnie pasiaków na koszulkach. Czy to była pana decyzja, że nie będzie tych pasiaków na koszulkach, bo jednak się odnoszą trochę do tradycji i o zbudowaniu drużyny takich trochę niecharakternych zawodników, jeszcze jak z pana czasów, gdy pan grał w Rysowie, gdy oddawaliście to serce za Rysowie, gdy był pan Grozer, Olek Akrem, który przyszedł teraz później, ale to już wiadomo, cień zawodnika. To zdecydowało o tym, że na przykład, nic nie ujmując panu Kosakowi, ale dla mnie na kapitana pan Kosak się nie nadaje, ale to tylko moje zdanie i chciałbym się posłuchać pana Krzysztofa. Jako wtrącę, że mój drogi, że o pasiaku było, musisz odwinąć troszeczkę, nawet wygooglałem, ktoś nawet przysłał mi, jak ten pasiak wygląda. Już żeśmy to omówili. W ogóle bardzo dużo klimatów rzeszowskich dzisiaj na antenie, ale no, oczywiście. Tak, jest to zrozumiałe. Tak. Słuchajcie, tak, czy jest klątwa, bo to już niektórzy twierdzą, że jest klątwa jakaś tam Wasekorysowi. Nie, faktycznie muszę powiedzieć, że klimat jest specyficzny, bo jakby no, mamy bardzo wiernych kibiców. Absolutnie tutaj nie można powiedzieć na nich złego słowa, bo nawet mimo słabej gry i postawy naszej drużyny, to przychodziło bardzo dużo osób jednak ją wspierać i kibicować. Ale mamy, jak sami dobrze wiecie, dwie strony tych kibiców, tak? I powiem szczerze, że bardzo wymagająca jest jedna strona, która po niezadowoleniu z zeszłego sezonu potrafiła już w pierwszych dwóch meczach zacząć gwizdać na nową drużynę, która pojawiła się na boisku, która jeszcze na dobrą sprawę nie zyskała, że tak powiem, tego zgrania. A już po tym, jak dostała się pierwsza porażka, bo przegraliśmy z Suwałkami, pojawiły się pierwsze gwizdy. I teraz, będąc w psychice takiego sportowca, co możesz sobie odpowiedzieć? Skoro przychodzi kibic, fan, ja rozumiem też frustrację jakby ze strony kibica i niezadowolenie, które towarzyszyło, załóżmy, zeszłemu sezonowi, ale w pierwszym sezonie nowym jakby, nowym otwarciu, gdzie zbudowaliśmy nową drużynę, nagle zaczynają się gwizdy, więc ci chłopcy później gdzieś zaczęli się chyba trochę bać tego wszystkiego, że zaczną być znowu oceniani, że jak coś zepsują, to nie tylko zmieni ich trener, ale zaczną być wygwizdywani. Przez swoich własnych kibiców dało się nawet zauważyć tak, że na wyjazdach grali lepiej niż u siebie, co było takim jakimś dziwną rzeczą, bo kiedyś u siebie powinniśmy mieć zdecydowanie handicap, bo to jest przecież nasza sala, nasi kibice. Ja im powtarzałem, że do momentu, kiedy będą dawać siebie wszystko, kiedy będą dawać stuprocentowe zaangażowanie, to kibice im wybaczą, bo tak jest. Sport jest tylko sportem i można przegrać, bo to nigdy nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zdecydowanym faworytem. Przepraszam, jeśli mogę coś wtrącić. Tak. Bo to jest, no, ja wiem, można przegrać, to ja najbardziej rozumiem, o to nie miałem pretensji, ale cały czas nie mogę pojąć, rozumiem porażki na przykład z Będzinem, bo nie jesteśmy faworytem, ale cały czas nie mogę pojąć, co się stało w tym meczu z Kuprum Lubin, gdzie była ta różnica trzech klas, że nawet biurka takich przypadkowych zawodników nigdy tak źle nie wyglądała, nie widziałem w meczu, żeby Polsk Plus Ligi coś takiego było, żeby była taka dominacja aż. No ja mówię, no generalnie jeżeli byśmy potrafili zdiagnozować ten problem na bieżąco, to byśmy go pewnie wyeliminowali i ten proces, myślę, że analizy jest bardzo skomplikowany i to nie jest za pomocą jednej różdżki czy jednego magicznego kliknięcia odwrócić taki proces, który się zadział. Tak jak wcześniej już wspominałem tutaj na samym początku naszej rozmowy, że to był jakby proces złożonych rzeczy, które nawarstwiały się z sekundy na sekundę i później już nawet chyba nie wymagałem tutaj jakby kwestii podejścia sportowego, bo ja widziałem, będąc na treningach praktycznie codziennie z tymi chłopakami, oglądając ich, jak są zaangażowani. Nie można odmówić im było zaangażowania w trening, to co robili, dawali z siebie maksa. Natomiast ten paraliż następował, kiedy wychodziliśmy na parkiet, no, a zareagowaliśmy ściągnięciem psychologa, który miał odblokować tych chłopaków, żeby po prostu uwierzyli, bo ci ludzie umieją grać w siatkówkę. Każdy z osobna potrafił grać w siatkówkę i te nazwiska, które tam były na papierze, tak jakbyśmy dzisiaj mieli znowu wykasowany sezon
i nie wiedzielibyśmy się, co wydarzyło, i wzięlibyśmy te nazwiska na tym papierze, popatrzyli, to dalej byśmy mieli świadomość, że to jest bardzo mocna drużyna, która może aspirować o walkę o medale. Więc ten proces, co się zadział, to dla mnie też był w pewnym momencie niewytłumaczalny, bo ja też jakby nie potrafiłem zrozumieć, gdzie jest pies pogrzebany, że chłopcy, którzy potrafią grać w siatkówkę, dzisiaj nie mogą wykrzesać z siebie takiego potencjału, jakim dysponują. Bardzo dziękujemy, bo ostatnie 15 minut. Króciutkie pytanko na koniec? Tylko znów, no dobra, leć, byle szybkie. Okej, czy tylko tak na szybko, czy pan Krzysztof ma jeszcze jakieś w ogóle kontakt z nowym panem prezesem Maciągiem, i czy może, czy to ile jest plotki w tym, ile jest ziarnatka w tej plotce, że prezesi Resowi czy działacze czytają forum Resowi Rzeszów kibiców, którzy tam piszą o transferach różnych, spekulacjach? Jak miałbym czytać to forum, to podejrzewam, że generalnie pozabijałbym wszystkich kibiców. Natomiast nie, to nie jest prawdą, że czytają forum, bo ja nie wchodziłem, jakby nie czytałem tego, co tam się pisze, więc nie wiem, czy pan obecny prezes czyta i poprzednik mój, czy pan Bartosz to forum czytał. Ja osobiście tego forum nie czytałem. Natomiast wracając do tego, czy mam kontakt, pan prezes Maciąg ma do mnie numer telefonu. Jeżeli będzie miał jakiekolwiek zapytania, zawsze będę służył swoją radą, więc tutaj jakby kontakt jest. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Rzeszów. Pytanie z czatu. Panie Michale, proszę zapytać pana Krzysztofa, dlaczego na żadnej z trzech olimpiad, na które pojechał, igrzysk olimpijskich, tak mówimy, nie udało się przywieźć medalu? Czy byliśmy tam za słabi, czy zżerała nas presja? No, tu Mistrzostwa Świata, Wicemistrzostwo Świata, a na igrzyskach, zobacz, i Rio to samo. Nie udało się. No powiem ci tak, że byliśmy, tak, w pierwsze moje igrzyska, na które pojechałem, czy to były Ateny, to pojechaliśmy tak na dobrą sprawę po naukę, bo po iluś tam latach awansowaliśmy, udało nam się w tym turnieju w Portugalii uzyskać awans, kwalifikację olimpijską, byliśmy szczęśliwi, a pojechaliśmy, trenerem był wtedy Stanisław Gościniak i wydaje mi się, że potencjał zespołu, no był na to takie piąte miejsce, bo nie mogliśmy, jakby byliśmy zespołem młodym, może perspektywicznym, ale jeszcze nie mającym takich dużych umiejętności na to, żeby bić się o te medale, chociaż kilka meczy było już takich błyskotliwych z naszej strony, chociażby słynna wygrana z Serbami, którzy rano nie przeciwstawili nam się w ogóle, potrafiliśmy ich tam ograć. Tam były różne też inne jakieś problemy w drużynie, o których nie chciałbym tutaj mówić i wywlekać jakby na antenę. Natomiast kolejne dwie imprezy Igrzysk Olimpijskich, czyli tutaj mówimy o Pekinie i o Londynie, no to już jechaliśmy jako drużyna z aspiracjami, tak? Bo jadąc za Lozano, no to pamiętny tiebreak z Włochami, którym gdzieś tam przepychał się Łukasz i gdzieś tam to może ta jedna piłka, którą jemu to wypominają. Natomiast ja zawsze uważam, że to drużyna mogła zrobić dużo więcej innych rzeczy, że to nie ta jedna piłka zaważyła o tym, że nie dotarliśmy tam, załóżmy, do półfinału, że mogli każdy z nas mógł cegiełkę jakąś inną zrobić dużo wcześniej i wtedy by był ten wynik zupełnie inny. To była dla nas duża porażka i tak jak dzisiaj mogę powiedzieć, że chciałbym powiedzieć, że jestem spełnionym sportowcem, to nie jestem do końca, bo brakuje mi tego medalu Igrzysk Olimpijskich, tak? No i tutaj jakby przychodzi Londyn, gdzie 2012 wygrywamy Ligę Światową, gramy chyba najładniejszą, tak według ekspertów określenia, najładniejszą siatkówkę, jeżeli chodzi o reprezentacje w ogóle wszystkie podczas właśnie Ligi Światowej jeszcze wtedy. Wygrywamy w Sofii finał i jedziemy do Londynu i w pewnym momencie przychodzi ktoś i gasi światło. I tak, takie odniosłem wrażenie, że myśmy pracowali na pełnych obrotach przez 3 miesiące i dzisiaj już wiem, że trzeba umiejętnie sobie potrafić rozłożyć pracę z organizmem, że organizm to nie jest maszyna i on po prostu ma swoje możliwości, takie fizyczności. I tutaj pokazuje nam, jak ważna jest, myślę, że nie tylko dietetyka, ale i fizjologia całego organizmu, że my byliśmy podłączeni bardzo mocnego wysiłku. Myślę, że Andrzej, fajnie by było zapytać, czy on usiadł jako trener i zastanowił się, dlaczego my żeśmy w pewnym momencie tak opadli z sił, bo to tak dosłownie wyglądało, że w meczu z Australią
grał jeden człowiek po drugiej stronie przeciwko nam, a myśmy po prostu nie mogli nic poradzić na to, że facet gra. I nie był to jakiś największy i najlepszy siatkarz na świecie, oczywiście o warunkach jakichś tam fizycznych dobrych, ale oni byli szybsi w reakcjach, w tym co się działo. My, głowa chciała, a ciało jednak nie dawało rady. No i później trafiliśmy akurat na Rosjan, a jak później się okazało, Rosjanie wygrali Igrzyska Olimpijskie, zagrali fenomenalnie. Tamten manewr właśnie trenera Alekny z przestawieniem swojego środkowego na atakującego i pokonanie i wygranie tych igrzysk. Więc no, przegraliśmy, tak, można powiedzieć, że z mistrzem olimpijskim, ale wydaje mi się, że te igrzyska przegraliśmy w momencie właśnie, kiedy przegraliśmy z Australią, bo nie przegrywając z Australią gralibyśmy w ćwierćfinale z Niemcami, którymi nam się dobrze grało. Potrafiliśmy i mieliśmy receptę jakąś na wygrywanie z Niemcami, więc zaprzepaściliśmy sobie chyba jednak ten półfinałowy pojedynek o te medale właśnie tym nieszczęsnym meczem z Australią, nie? Który się tak odbył, a tam kompletnie po wszystkich, jak było widać chłopakach, coś nam po prostu zabrało tą moc i tu ciekawostka, fajnie by było jakby tak nas wtedy zbadać, wziąć wyniki krwi, jak parametry zmęczeniowe organizmu wyglądało, bo tego nie mieliśmy na bieżąco robionego, monitorowanego, czy to miało jakieś w ogóle jakiekolwiek znaczenie, tak? Ale to pokazuje, że czasami głowa może chcieć, natomiast organizm nie jest w stanie pewnych rzeczy wykonać. Nie? Jeden z ostatnich telefonów. Halo, halo. Może dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panowie. Najpierw krótkie słówko do pana Michała. Tak. Proszę mi wybaczyć, spróbuję się troszkę wpisać tutaj w format tego programu i będę troszkę irytujący. Panie Michale, gratuluję bardzo, że po prawie 2 miesiącach od założenia kanału sportowego, któremu kibicuję, pojawiła się na nim dyscyplina sportu grupowa, w której jesteśmy najlepsi na świecie. To prawda. No, tak. Jak chodzi o to, że akurat wszyscy, cała czwórka założycieli kanału sportowego docenia bardzo siatkówkę, ale najmniej się na niej zna, ale cały czas planowaliśmy, no musiała się poluzować pandemia, żeby wyciągnąć igłę z Rzeszowa, który dzisiaj przyjechał i dzisiaj wraca, słuchajcie, zaraz w drogę. W takim razie do pana, panie Michale, jeszcze tylko krótkie moje prywatne. Poza siatkówką, druga moja ulubiona dyscyplina sportu chyba, która się nie pojawiła u państwa, to kolarstwo, w którym też mamy troszkę więcej osiągnięć niż w piłce nożnej. No, bierzemy pod uwagę kolarstwo, żużel, kto wie, tak? Nie mówimy nie, zwłaszcza, że Ekstraliga Żużlowa też już ma datę powrotu, tak? Nie zobaczymy, czy ją uda się utrzymać, 12 czerwca, ale dobrze już wiedzieć, że jest jakiś plan powrotu. Dobrze, a teraz już siatkarsko, bo nie ukrywam, że to jest moja pierwsza dyscyplina sportu, którą i uprawiam. No, jestem w wieku pana Krzysztofa, więc już tak uprawiam troszkę mniej, ale staram się. Panie Krzysztofie, czy pan coś jeszcze na boisku robi, czy raczej tylko kibicuje? Na boisku już, że tak powiem, nie, mniej. Korzystam z życia na zasadzie możliwości doświadczania innych dyscyplin sportowych. Gdyż jestem totalnym analfabetą, jeżeli chodzi o inne dyscypliny sportowe i to już wiem, z racji tego, że chociażby właśnie zacząłem próbować się i kosztować tej przyjemności, bo do tej pory jakby cały czas skoncentrowany byłem mocno na siatkówce, wiedziałem, że nie mogę uprawiać sportów ekstremalnych, chociażby takich jak narciarstwo czy boks, które mnie bardzo zafascynowały i wiedziałem, że jakby to są moje narzędzia pracy i jak się coś mi stanie z tymi narzędziami pracy, to automatycznie nie będę dostawał wypłaty i w kontraktach były różnego rodzaju zapisy, które nas ograniczały.
Natomiast dzisiaj, patrząc przez pryzmat tego, że już sobie mogę na to pozwolić, to wiem, że nie umiem jeździć na nartach. I nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, że ci ludzie, co pędzą tam z góry po 130 km na godzinę na krawędziach, to po prostu wsiedli na te narty i tak sobie jeżdżą. Już wiem o tym, że to trzeba i wymaga dużo cierpliwości, techniki i godzin pracy, tak samo jak jest w moim sporcie. I teraz już wiem, co mieli na uwadze moi, że tak powiem, kibice, podchodząc do mnie i pytając: Krzysiek, jak to jest odbierać taką piłkę, która leci 120 km na godzinę? Ja odpowiadałem: no po prostu ją odbierasz, nie? To tak samo, jakby mi ktoś powiedział, Alberto Tomba mi powiedział, no po prostu jedziesz. I ja już wiem, że to jest po prostu cięższe. Ja wydawało mi się, że boks to jest po prostu machanie łapami na cepa, że tak powiem, brzydko się wyrażę, ale nabierałem dystansu, kiedy poszedłem na pierwsze lekcje. Już wiem, że to jest taktyka, że to są przemyślane ruchy, pewne prowokacje i dużo taktyki, tak? I nabrałem naprawdę dużego respektu do tego, więc próbuję każdą dyscyplinę gdzieś tam sportu, z którą mogę jeszcze, że tak powiem, w tym wieku próbować, no to próbuję sobie gdzieś tam ją rozwijać, czy squasha, czy tenisa, w którego jeszcze nigdy mi się nie udało zagrać, to próbuję gdzieś tam się w tych kierunkach rozwijać. I tak jak wspomniałem, Szyjemy Sport na Miarę to jest program, w którym realizujemy się z dziećmi i młodzieżą i tam jakby bardziej sportowo-siatkarsko, bo jestem jednym z ambasadorów tego projektu i tam mamy styczność z dziećmi, gdzie pokazujemy razem z Czarkiem i z Marcinem Lijewskim, pokazujemy dzieciakom, jak wykonywać poszczególne ćwiczenia, poprawiamy technikę, więc tam na bieżąco gram. I oczywiście siatkówka plażowa, zbliża się okres letni, mam nadzieję, że ta pandemia nas już szybko bardzo opuści. Pani minister, uwalniając sport, otworzyła już możliwości właśnie na Orlikach występowania sześcioosobowych zespołów w dużych odległościach, więc mam nadzieję, że ta siatkówka plażowa, gdzie już jest ten dystans dużo, dużo większy, gra tylko 4 osoby, będzie można spokojnie grać. I tak to jest, z przyjemnością wtedy robię, ale na halę na razie nie zamierzam wrócić, aczkolwiek słyszałem, że pan trener Ireneusz Mazur ma do mnie zadzwonić i wysłać powołanie, bo mamy zagrać jakiś ważny mecz, który będzie reprezentacja Polski juniorów trenera Ireneusza Mazura z tych dawnych lat świetności, z kimś tam mamy grać, więc mam być przygotowany i w formie. O, to proszę ślifować formę, życzę powodzenia. Rozumiem pana jak najbardziej, w wieku też ponad 30 lat pierwszy raz stanąłem na desce i próbowałem jeździć po śniegu, wiem, że to nieproste. Tak. Moi drodzy, ja tutaj mam takie przesłanie, może żeby nie było takiego, że będę was tu coachował i jak Kaszpirowski tam mówił 1, 2, 3, 3 i będziemy wszyscy uprawiali w Polsce sport. Natomiast pamiętajcie jedną zasadniczą rzecz, że my jako, można powiedzieć, gwiazdy sportu, czyli ludzie gdzieś tam z pierwszych stron gazet, których oglądają wasze dzieciaki i się zachwycają i niejednokrotnie jesteśmy jakby wzorami do naśladowania, to nie jest tak do końca. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że to wy jesteście tak zwanym pierwszym lekarzem kontaktu ze swoim dzieckiem. Jeżeli wy dzisiaj będziecie leżeć na kanapie, będziecie mieli browar na brzuchu i pilota w ręce, to wasze dziecko będzie tak samo robiło. Więc czasami warto jest iść na jakiś fajny program, fajną inicjatywę sportową, pokazać temu dzieciakowi, jak można spędzić ten czas razem wspólnie, się świetnie bawiąc. Pokazać im, że ta droga, oprócz tego, że mają dzisiaj konsole, bo walczymy jako sport, my, czy w ogóle wszyscy tutaj zjednoczeni do tego, żeby dzieciaki wyciągać, no walczymy, bo te pokusy oni mają dużo większe. Komputer, konsola, internet, który wciąga po prostu jak bagno i nie chce wypuścić tych dzieciaków, tak, żeby pokazać im, że wszystko z umiarem, że i jest czas na internet, i jest czas na to, żeby pograć sobie na konsoli, ale sport też jest ważnym elementem naszego życia. Nasze babcie i nasi dziadkowie wymyślili maksymę, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Moi drodzy, im tego ruchu będzie więcej, tym będziemy zdrowszym społeczeństwem. Amen. Bardzo dziękujemy. Panie Krzysztofie, przerabiam to codziennie, bo moja 4-letnia córka ucieka mi na hulajnodze, a ja muszę za nią biegać. Brawo. Więc i ona, i ja uprawiamy sport. Super. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wam wszystkim, drodzy słuchacze, którzy się dodzwoniliście, wszystkim na czacie. Dużo bardzo fajnych pytań, ja już sobie tutaj je powyciągałem, ale już nie ma czasu i nie zdążę ich zadać, chyba że odpowiesz bardzo krótko, bo dużo osób o to dopytuje. Tak zwana dogrywka. Norbert Kwiatkowski, pytanie do pana Krzysztofa. Mariusz Wlazły, 2014, czy Bartosz Kurek, 2018?
No i widzicie, jakie to są ciężkie pytania. No jak porównywać ludzi o takim pokroju, tak? I jeden i drugi MVP, mistrz świata, jeden i drugi doprowadzili nas do złotego medalu. Myślę, że obaj wybitni siatkarze, tak? Bartek zaczynał bardzo, bardzo młodo. Dzisiaj muszę powiedzieć tak, że wielkość Bartka polega na tym, że potrafił poradzić sobie z wieloma jakimiś przeciwnościami losu. Śmiem twierdzić, że takim trochę załamaniem jego kariery, bo miał taki moment, chwilę zwątpienia i chyba takiej depresji sportowej, o której się nie przyzna, ale pewnie takie chwile gdzieś mu tam towarzyszyły, że w wielkim stylu potrafił wrócić i w tych mistrzostwach świata nawet się przełamać i pokazać tego Bartka, którego wszyscy pamiętaliśmy z młodszych lat, a Mariusz to już jest po prostu ikoną, tak? Tutaj liczba lat rozegranych i w reprezentacji, i nie tylko, i 17 sezonów w skrze Bełchatów, największe tytuły, walka w europejskich pucharach ze skrą Bełchatów o te najwyższe laury, mnóstwo nagród, człowiek instytucja, więc stawiam znak równości. I tym kończymy, mimo że jeszcze tu jest tak dużo fajnych pytań, ale to trzeba będzie zrobić kiedyś jeszcze jakąś dogrywkę, chociaż ludzie piszą, że do następnego programu najlepiej było, żeby gdyby obok ciebie siedział jeszcze Łukasz Kadziewicz. Może uda się kiedyś Kadzia tutaj zaprosić. Bardzo kochani, dziękujemy za ten hate park, który jak zwykle okazał się love parkiem, żadnego hejtu tutaj nie było. Dużo, myślę, że kibice, zwłaszcza Resowi, są usatysfakcjonowani, bo mnóstwo pytań było na ten temat. Dzięki za wszystkie łapki w górze i dobranoc. Zapraszam jutro na kolejny hate park, który poprowadzi Krzysiek Stanowski. Zapraszamy na kanał sportowy. Dobranoc.